Czytam tekst prowadzący do kazania Słowa Bożego. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, od 42 do 47 wersetu. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Do kazania Słowa Bożego zapraszam pastora Pawła Goję i tłumaczkę Jessica. Good morning. Dzień dobry. It's a privilege for me to be with you here today. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogę być z wami dzisiaj tutaj. And I am very impressed that some of you traveled from so far. I jestem pod wielkim wrażeniem, że wielu z was przyjechało z tak daleka, żeby But tu przybyć. I cannot help, I have to brag. I cannot help, I have to brag. Niestety nie mogę się powstrzymać od przechwalania się. I came farther than you. Ja i tak przyjechałam dalej niż wy. I pray and hope that you will be tremendously blessed. Modlę się o to i mam nadzieję, że będziecie otrzymać ogromne błogosławieństwo. Now I wish that it was summer so I could visit around. Wiecie, chciałbym, żeby było lato, bo wtedy mógłbym zwiedzać bardziej to miejsce. And I wish I was not alone. I had my family with me. I chciałbym też, żeby moja rodzina była ze mną, żebym nie był sam tutaj. But maybe next time. Ale może następnym razem. I have to say, without trying to flatter you. Muszę wam powiedzieć bez jakby nie chciałbym was rozpuszczać za mocno. That though life is difficult here. Że mimo życie jest, że jest trudne tutaj. People are very friendly. Ludzie są bardzo przyjaźni. Everybody. Wszyscy. Either that I don't know you well and you know how to play to impress me. Chyba, że was dobrze nie znam, a wy po prostu gracie i udajecie, żeby mnie zaimponować mi. Or because you are really friendly. Ale tak naprawdę jesteście po prostu bardzo przyjacielscy. But praise the Lord for your friendliness and openness and kindness. I chwała Bogu za twoją przyjacielskość, za waszą otwartość i dobroć. Today I will not preach. Dzisiaj nie będę mówił kazania. I would rather talk about some practical issues. Wolałbym porozmawiać o pewnych praktycznych rzeczach. That you should not take word by word what I say. I nie powinniście tak patrzeć na to, co mówię, tak słowo po słowie. Rather take the main principles and apply them to your situation. Raczej powinniście wyciągnąć zasady, o których będę mówił, i zastosujcie je do swojej sytuacji. Because the same principles. Ponieważ te same zasady would help you in whenever you want to change. Pomogą wam wtedy, kiedy będziecie chcieli się zmienić, albo kiedy będziecie szukali jakiejś zmiany. Regardless if it's about personal change, family change. Bez względu na to, czy to dotyczy zmiany osobistej, czy w rodzinie. If you talk about church changing, or a business, an institution, a school. Albo może zmiany kościoła, czy firmy, czy jakiejś instytucji lub szkoły. Same principles apply everywhere. Dokładnie te same zasady można zastosować wszędzie. I'm not gonna give you A, B, C, D principles. Nie będę wyliczać wam, jakie to są zasady A, B, C, D. Rather tell you how I did it, how God inspired me to do it. Raczej powiem wam, jak ja to zrobiłem, jak Bóg mnie zainspirował, żebym to zrobił. And hopefully you will learn from it. I mam nadzieję, że nauczycie się czegoś z tego. And you don't have to take everything, just take what is good. Nie musicie wziąć wszystkiego, ale to, co jest dobre dla was. And you don't have to agree with me. I nie musicie się również ze mną zgadzać. In fact, honestly, I don't even care if you agree or not. Szczerze mówiąc, to już nie moja sprawa, czy tak będzie, czy nie. Hopefully the Holy Spirit would impress you what to take. Ale mam nadzieję, że Duch Święty pokaże wam, co macie z tego wziąć dla siebie. So, change is not easy. A więc zmiana nie jest łatwa. We are all unsatisfied with the status quo. Wszyscy czujemy brak satysfakcji z takiego statusu quo. We desire change. Pragniemy zmiany. As soon as somebody tries to change something, there is war. I tak jak właśnie ktoś pragnie coś zmienić, to tym bardziej właśnie chce dalej zmieniać coś. In fact, even at home, I hate change.
No, ale bywa tak, że właśnie ja w domu nie cierpię zmiany. I'm so picky. I put my stuff in the same place, always in the same position. Ja jestem takim perfekcjonistą, że zawsze kładę te same rzeczy w tym samym miejscu zawsze. And if somebody moves it, I put it back and say, don't touch my stuff. A kiedy ktoś to ruszy, to ja wkładę to z powrotem na miejsce, mówię, nie ruszaj moich rzeczy. And my kids come and they take my tools and they never put them back. I kiedy moje dzieci przyjeżdżają, używają moich narzędzi, nie odkładają na miejsce. And then when I need them, I cannot find them. I potem, when I need them, I cannot find potem, kiedy je potrzebuję, nie mogę ich znaleźć. And I get pain in my stomach. I nagle czuję znowu, jak mi się kurczy my żołądek. Ears turn red. Uszy mam czerwone. I don't touch my stuff. Nie dotykajcie moich rzeczy. Then I have to smile and be calm. Potem muszę się uśmiechnąć i być miły. And then my wife wants to change furniture. I moja żona chce przemeblować pokój. I don't get it why. Ja nie rozumiem po co. Leave it alone. Zostaw to na miejscu. She says it's better this way. Ona mówi, ale przecież jest lepiej, jak się to przestawi. Are you sure? Jesteś pewna? Yes. Tak. 100%. 100% pewna? Yes. Tak. Okay. No dobra. She will change it? Zmienia to? 6 months later she wants to change it. Pół roku później znowu chce to przemeblować. You said it's better that way. Ale przecież mówiłaś wtedy, tamtym razem, że jest lepiej w ten sposób. I just cannot stand change. Ja po prostu nie lubię zmiany. It's easy to say let's change, more difficult to do it. Łatwo jest mówić, zmieńmy się, a trudniej jest to wykonać. As soon as you try to change something, people feel offended. Tylko próbujecie coś zmienić, to ludzie się obrażają. And they start arguing, and without realizing, it's a matter of who controls, who has more power, who has more influence. Zaczynają kłócić się i to bez jakby zdania sobie z tego sprawy okazuje się, że to jest kwestia, kto kogo kontroluje, kto ma więcej władzy. 7 years ago, I arrived in Lexington, Kentucky. 7 lat temu dojechałem do Lexington, Kentucky, to jest w stanie właśnie They Kentucky. Told me that that place is extremely secular. Powiedzieli mi, że to miejsce jest bardzo zaświadczone. Let me explain a little about how secular it is. Wyjaśnię jak bardzo. When the economy dropped in 2008, kiedy był problem z gospodarką w 2008 roku w Stanach. And in big cities like Chicago, Detroit, unemployment went to 16-17%. I w takich dużych miastach jak w Chicago czy Detroit, wskaźnik bezrobocia wzrósł do 16-18%. And people lost jobs, lost homes. Ludzie tracili pracę, tracili swoje domy. In Lexington, unemployment was only 2.4. W Lexington wskaźnik bezrobocia był na poziomie prawie 2.5%. On tylko. Forbes web page. I na stronach internetowych. Lexington is about 20% higher educated than the other cities in the country. Lexington to jest takie miasto, gdzie ludzie są o 20% bardziej wykształceni niż w innych miastach w Stanach. And about 40% richer than average. I średnio o 40% bogatsi niż w innych miastach. They have 2 Toyota factories. Mają dwie firmy, właściwie takie zakłady Toyoty. They have a little airplane factory. Mają też przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkowaniem samolotów. Headquarters of Amazon. Mają tam siedzibę spółki Amazon. Headquarters of Coca-Cola. Coca-Coli. IBM. IBM-u. They have the biggest fertilizer factory in the US. Mają największy zakład produkowania nawozów w Stanach Zjednoczonych. They have the printing factory Lexmark. Mają taką firmę zajmującą się drukiem Lexmark. And a little city, 300,000 people. I w małym miasteczku, gdzie jest 300 tysięcy osób. They have 12 big hospitals. Mają 12 wielkich szpitali. The most advanced technology in the States. W których są najbardziej zaawansowane technologie w Stanach Zjednoczonych. And 54 universities. I 54 uczelnie wyższe. Extremely rich. Bardzo bogate społeczeństwo. People are millionaires. Ludzie są milionerami. Have big homes. Mają ogromne domy. And half of them are rich. I połowa z nich jest bogata. And half of them are Baptist, Methodist. A połowa z nich z kolei jest baptystami, metodystami. Very good people. Bardzo dobrzy ludzie. But you cannot talk to them about God. Ale nie można z nimi rozmawiać o Bogu. And I'm not trying to offend anybody. I don't know what religion some may have.
Nie chciałabym nikogo obrazić, bo nie wiem, kto jest takiego wyznania. But the rich don't want to hear about God there. Ale zazwyczaj bogaci tam nie chcą słuchać o Bogu. Those that go to some churches, they say, I'm already saved. Why would I come to your church? I są tacy ludzie, którzy chodzą do kościołów innych i mówią, ja już jestem zbawiony, to po co mam iść do twojego kościoła? And those who come to our church, a ci, którzy przychodzą do naszego kościoła, they don't want to be taught. Oni nie chcą, żeby ich pouczać. In our church we have 16 physicians. W naszym kościele mamy 60 lekarzy. Several business people. Kilkunastu biznesmenów. Several engineers, like everybody is an engineer. Kilkunastu inżynierów, tak jakby wszyscy tam byli inżynierami. All of them have very high positions. Wszyscy mają bardzo wysokie stanowiska i pozycje. Several of them own hospitals. Kilku z nich nawet jest właścicielami szpitali. And you cannot teach them. I nie można ich pouczać. They are very bossy. Oni są kimś, prawda? Strong, powerful, rich, influential. Mają władzę, mają pieniądze. They don't like to be taught or to be changed. I nie lubią się zmieniać i nie lubią, jak ktoś im mówi, co mają robić. So imagine first time when I arrived in the church. Więc wyobraźcie sobie pierwszy raz, kiedy przyjechałem do tego kościoła. The head elder comes to me and says. Przychodzi do mnie starszy zboru i mówi. And he's a tall guy. I to wysoki człowiek. And he's the head of the VA hospital. I jest również dyrektorem szpitala tam. Veterans hospital. Dla weteranów. And he comes to me and he says. Przychodzi do mnie i mówi tak. I know you pastors. I don't trust you. Znam was pastorów, nie ufam wam. You want to control. You want to tell us what to do. We don't listen to you. Chcecie nas kontrolować, mówić nam, co mamy robić. My nie będziemy was słuchać. That was my welcome. I takie było moje powitanie tam właśnie na tym miejscu. I felt like, you know, but po prostu go. But I smiled and I didn't do anything. Ale uśmiechnąłem się, nic nie zrobiłem. And then he said to me. Potem powiedział mi. Oh, you come with new programs. You think you are smart. Przyjeżdżacie tutaj z nowymi programami. You know? Myślicie, że jesteście mądrzy. Pastors come and go. We stay. Ale wiesz co? Pastorzy przyjeżdżają, wyjeżdżają, a my tu zostajemy. And he said, don't even try to change us. Powiedział, nawet nie próbuj nas zmieniać. And after he finished. I kiedy skończył? I said, well, I love you too. Powiedziałem mu, też pana kocham. And I told him, I said, hey. Powiedziałem mu, słuchaj. You don't know me. Nie znasz mnie. Oh, don't tell me that you are better than the others. A nie mów, że jesteś lepszy od innych. Said, no, I didn't say that I am better. Ja nie powiedziałem tego, że and jestem I'm lepszy. Not about to talk about me. I nie zamierzam mówić teraz o sobie. I just said, you don't know me. Powiedziałem, po prostu nie znasz mnie. And you have no right to say anything about me. I nie masz prawa cokolwiek mówić na mój temat. We work 6 months together. Pracowaliśmy 6 miesięcy już razem. And then you have the right to say something about me. Jeżeli to zrobimy, to będziesz miał prawo, żeby coś o mnie powiedzieć. Until then, ale do tego czasu, let's just pray for one another. Po prostu módlmy się jeden o drugiego. He was like, everybody before you tried to convince me that they are good. A mówi, był zszokowany. Mówi, każdy próbował mnie przekonać przed tobą, że jest dobry. I looked into his eyes and I said, well, that would be a lie because I'm not good. Don't expect me to be good. Spojrzałem mu w oczy i mówię, ale to byłoby kłamstwo, gdybym tak powiedział, bo ja nie jestem dobry. He was like, oh, i nie spodziewaj się tego, że będę. That's a new answer. I never got that answer. A, to pierwszy raz słyszę taką odpowiedź. Nigdy wcześniej nie słyszałem takiego czegoś. I said, well, you'll get a lot of new answers. No, ze mną to będziesz miał wiele ciekawych nowych rzeczy. And before he had time to say more, i zanim miał czas, żeby cokolwiek więcej powiedzieć, I said, I am busy. Bye. Powiedziałem, jestem zajęty, dziękuję, do widzenia. Then I go to the board. Potem udałem się do rady. On my way to the board, po drodze idąc tam, a lady comes, przychodzi kobieta and says, you are born in Romania? Mówi, ty urodziłeś się w Rumunii? You are a communist. To ty jesteś komunistą. We don't like you. Nie lubimy komunistów. I said, man, everybody loves me here. Ja mówię, ale przecież każdy mnie tu kocha, tak sobie myślę, ale mnie tu kochają, ho ho. Now it's easy, you smile when you hear the story. Wiecie, łatwo się teraz uśmiechać, kiedy słyszycie tą historię, ale. But if you were me, how would you feel when they treat you that way? Gdybyście byli mną wtedy, jak byście się czuli, gdyby cię tak potraktowali? Gives you a lot of courage? Daje wam to odwagę? I'm not sure about it. O, nie. And so, I go to the board. Udałem się na radę. And we have the first board meeting. And I say in the board, what do you do here? For outreach, to reach the community. Mieliśmy pierwsze spotkanie i ja pytam się ich, słuchajcie, co wy tutaj robicie po to, żeby jakoś docierać do ludzi? And one of the board members, a very important one. Jeden bardzo ważny członek rady. Says, we don't believe in evangelism. My nie wierzymy w ewangelizację. It
just doesn't work here. To po prostu nie działa tutaj. And he says, we had big evangelists, not like you. Mieliśmy takich wielkich ewangelistów, nie takich jak ty. And he gave me big names. I podał mi takie nazwiska ważniaków, like takich. Kenneth Cox, Mark Finlay, big Kevin names. Cox, Mark Finlay, tak. He said, they came here. Oni tu przyjechali? We spent tens of thousands of dollars. Wydaliśmy dziesiątki tysięcy dolarów. Nobody came. I nikt nie przyszedł. People don't even come. People don't care for God. Ludzie nie przychodzą nawet. Oni się w ogóle nie troszczą o Boga. This is a rich city. They don't need God. To jest bogate miasto, nie potrzebują Boga i koniec. By the way. Przy okazji. Everybody has issues. Każdy ma jakieś problemy. I don't care how rich or how poor. Bez względu na to, jak bogaci lub starzy są te osoby. Regardless if emotional or family or health or whatever, everybody has problems. To mogą być jakieś problemy emocjonalne dotyczące rodziny, zdrowia. And everybody needs prayer and everybody needs God. Każdy potrzebuje modlitwy i każdy potrzebuje Boga. But it didn't make sense for me to argue with them. Ale nie miało sensu, żebym ja się z nimi kłócił. And he said, we spend money, nobody ever came. My wydaliśmy kasę, mówili. Nikt w ogóle nie przyszedł. One time, finally, we got two people baptized. Któregoś razu w końcu udało nam się dwie osoby ochrzcić. And next week they didn't come back and they never came back. Potem oni następnego tygodnia nawet nie wrócili do kościoła, już więcej nie wrócili. So don't ever try to tell us to do evangelism. Więc nawet nie próbuj nam wmawiać, że ewangelizacja to jest to, co mamy robić. So what would you do in that church? Co byście zrobili w takim kościele? Buy a gun or what? Buy what? Buy a gun. Kupić jakiś pistolet czy co? And so it doesn't make sense. Nie ma sensu. Wherever you are, in the family, in the business, in the church. Czy jesteście w rodzinie, czy w firmie, czy w kościele? Just because you think you are right to start a war with them. Żeby tylko dlatego, że myślicie, że macie rację, rozpętać taką wojnę z nimi. It doesn't make sense to try to convince them or to try to change them. Nie ma sensu próbować kogoś przekonać albo zmienić. And that's what usually people do. A zazwyczaj właśnie ludzie tak się zachowują. You'll never get anywhere because natural impulse is for people to answer back and push back. They don't like to be told what to do. Więc nie zajdziecie daleko, jeżeli tak będziecie czynić, ponieważ ludzie zawsze się bronią, są defensywni, nie lubią, jak im ktoś mówi, co mają robić. It's like Palestine and Israel. They keep fighting and it never ends. Palestyna i Izrael ciągle się ze sobą walczą, tak? I to się nigdy nie kończy. It creates tension, it creates conflict, it creates a lot of pain. Tworzy się konflikt, tworzy się wiele cierpienia i bólu. And I don't even care if you are right or wrong. I nie jest istotne, czy macie rację, czy nie. Just because you fight, you are not better. Tylko dlatego, że zaczynacie walczyć, to właśnie pokazuje, że wcale nie jesteście lepsi od innych. And when there is war in the family, in the business, in the church. A kiedy jest wojna w rodzinie, w firmie, w kościele. It doesn't matter who wins, everybody loses. Nie ma znaczenia, kto wygrywa, bo każdy tak naprawdę przegrywa w tym momencie. Division brings pain. Dlatego, że rozłam powoduje cierpienie. People leave. Ludzie odchodzą. And sometimes it takes years or a life for healing, and sometimes they never heal. Czasami zajmuje całe życie, żeby te osoby zostały uzdrowione z tego bólu, a czasami to się nawet nie udaje. God doesn't ask us to do justice or to change people. Bóg nie mówi, że my mamy wykonywać sprawiedliwość albo zmieniać innych ludzi. He is the one that changes the heart, not you. On jest tym, który zmienia serce, nie my. God called us to love and to serve. Bóg nas powołał, żebyśmy kochali innych i służyli im. So if you really want to accomplish something, więc jeżeli naprawdę zależy wam na to, żeby coś osiągnąć, all you can do is to love and to serve. To wszystko, co macie czynić, to kochać i służyć. None of your business if they change or not. To nie jest wasza sprawa, żeby kogoś zmieniać, tak? You need change as much as the others do. Potrzebujecie tak samo zmianę, tak jak inne osoby. Even if you think that they need change, that tells me that you are wrong. Nawet jeśli myślicie, że to oni muszą się zmienić, to właśnie jest świadectwem na to, że wy jesteście w błędzie. Tonight I'm going to speak about how change happens in your personal heart. I dzisiaj będę chciał mówić o tym wieczorem, jak właśnie zmiana zachodzi w naszych sercach. Tonight probably is the most important subject of the whole Christian life ever. Dzisiaj wieczorem będę mówił o chyba najważniejszym temacie chrześcijańskiego życia. If you'll get a tonight subject, jeżeli będziecie everything. Obecni, zrozumiecie to zrozumiecie wszystko, co trzeba. So basically,
God didn't ask you to change anybody. A więc reasumując, Bóg nie prosi was, żebyście kogokolwiek zmieniali. When you try that, you'll never succeed. You'll just create pain. Gdy będziecie próbowali to zrobić, to nigdy wam się to nie uda, stworzycie tylko ból i cierpienie. And if you want to be right, go ahead, create pain. A jeżeli chcecie tak iść, no to proszę bardzo. But if you want to be a Christian, ale jeżeli chcecie być chrześcijaninem, and if you want real change to happen, i widzieć, jak prawdziwa zmiana ma miejsce, you need to stop trying to change anybody around you. Potrzebujecie przestać próbować zmienić tych dookoła ciebie. And learn to be humble, i nauczyć się być pokornym, to love and to serve. Być takim, którym można kochać i służyć. Listen carefully. A więc słuchajcie uważnie. If my people who are called by my name, jeżeli lud mój, który jest nazwany moim imieniem, would humble themselves, ukorzy się. Did you hear? Słyszeliście? That's a tough one. To jest naprawdę trudne. It's easier to convince, to change people, to fight people, to keep Sabbath, go to church, pay tithe. Łatwiej jest przekonywać ludzi, walczyć z nimi, chodzić w Sabbat do kościoła, płacić dziesięcinę. It's easier to eat tofu. Łatwiej jeść tofu. It's more difficult to humble yourself. Ale trudniej jest siebie ukorzyć. But Jesus, God, ale Jezus, Bóg, he was humble. On był pokorny. And God calls you to humbleness. I Bóg nas powołuje do pokory. If, jeżeli, that's a conditional. To jest warunek. My people would humble themselves. Mój lud ukorzy się. Turn around. Odwróci się. It doesn't ask you to turn the others around. It asks you that you turn nie around. Nie prosi nas o to, żebyśmy innych odwracali, ale żebyśmy my się odwrócili. And pray. I modlić się będzie. It doesn't ask you to change them. It asks you to pray for them. Nie mówi o tym, że mamy zmieniać ich, tylko mamy then modlić says, się o nich. I will heal them. To Bóg mówi, ja ich uleczę. God brings healing and change, not you. Bóg przynosi nam uzdrowienie i zmianę, nie wy. You humble yourself, you turn around yourself and you pray. A więc korzymy się, odwracamy się i modlimy się. And you trust God's promise that he will do the healing and i ufamy Bożej obietnicy, że to on zrobi porządek w kościele. The disciples, as long as they were criticizing each other, jealous on each other, trying to change each other. Uczniowie tak długo, jak właśnie kłócili się między sobą, krytykowali się, próbowali się zmieniać. Nothing happened in their church. To nic nie wydarzyło się w ich kościele. When they got in the upper room and humbled themselves. Kiedy poszli do górnej komnaty i ukorzyli się. And asked forgiveness of each other. I prosili siebie nawzajem o przebaczenie. And you don't need to be guilty to ask forgiveness. Wiecie, to nie musi być takie trudne, żeby prosić o przebaczenie. You may be right. Bo może być też tak, że macie rację. But compared to God's righteousness, you are not right. Ale w porównaniu z Bożą sprawiedliwością, my nie mamy racji. People who say they are right, it tells me that they don't know Christ. Ludzie, którzy mówią mi, że mają rację, to mi pokazuje, że oni nie znają Jezusa tak naprawdę. Because at the foot of the cross. Bo u stóp krzyża. When you compare yourself with God, not with people. Kiedy porównujecie się z Bogiem, a nie z innymi ludźmi. All your righteousness is dirty. To cała wasza sprawiedliwość okazuje się całkiem brudna. So the disciples in the upper room. Więc właśnie w górnej komnacie. When they started to confess to each other and ask forgiveness each other. Kiedy zaczęli spowiadać się sobie nawzajem i przepraszać się. And they humbled themselves and they prayed together. Kiedy ukorzyli się i modlili się razem. And they united. I zjednoczyli się. Only then they received the Holy Spirit. Dopiero wtedy otrzymali Ducha Świętego. And after they received the Holy Spirit, a miracles potem, happened. Jak otrzymali Ducha Świętego, cuda miały miejsce. Dead were resurrected. Martwi byli zmartwychwzbudzani. Thousands got baptized. Tysiące było chrzczonych. Really, there is no other way. Naprawdę, nie ma if żadnej really, innej drogi. Really want change, that's the single way. Jeżeli naprawdę, naprawdę pragniecie zmiany, to jest jedyna droga. So back to my church. A więc, wracając do mojego kościoła, jego historii. I decided not to fight them. Postanowiłem, że nie będę z nimi walczył. Oh, they expected a fight. O, oni się spodziewali, że będzie zadyma. Five pastors before me. Pięciu pastorów przede mną. Worked hard to change them. Pracowało bardzo ciężko na to, żeby ich zmienić. And none of them stayed 2 years. I nikomu nie udało się tam przez 2 lata przebywać. And they told me, pastors come and go pretty quick here. Powiedzieli mi tak, pastorzy tutaj przyjeżdżają, wyjeżdżają bardzo szybciutko. I said, well, you'll get tired of me. Nikt nie zagrzewa tu miejsca. A ja mówię, że oj, zmęczyć się mną. Because I am not about to go. Bo ja nie zamierzam właśnie tak szybko odpuścić. And they smiled and they said, well, you'll do just like the others. Uśmiechnęli się, powiedzieli, no pewnie będzie z tobą dokładnie tak samo jak z nimi. Well, a więc. I declared war. Ogłosiłem wojnę. In prayer.
Modlitwę, w modlitwie wojnę, tak? Basically, I did nothing. Po prostu nic nie zrobiłem. I was the laziest pastor they ever had. Byłem najbardziej leniwym pastorem, jakiego mieli. No programs, no evangelism, nothing. Nie było żadnych programów, żadnych ewangelizacji, nic. I prayed for them. Modliłem się o nich. And I visited them. Chodziłem do nich, odwiedzałem. And I listened. I did not speak. I słuchałem, nie mówiłem. I just listened. Is it possible? Huh? Is it possible that you didn't speak? Oh, come on! Mówię, czy to w ogóle możliwe, że on nie mówił? A mówi, daj spokój. I had them tell me about their families, tell me about the church. I just listened. A więc opowiadali mi o swoich rodzinach, o kościele. Ja po prostu słuchałem ich. You have no right to change somebody. Nie macie prawa kogoś zmienić. Before you listen and understand where they are coming from, what is their situation. Dopóki nie zrozumiecie, skąd oni w ogóle, z jakim bagażem doświadczą oni. You have no right to change somebody before you love somebody. Nie macie prawa kogoś zmieniać, dopóki ich nie pokochacie. Only if you die for them as Jesus died for them. I tylko jeżeli jesteście gotowi zginąć za nich, tak jak Jezus. You have the right to correct them. To dopiero wtedy macie prawo im w ogóle cokolwiek mówić. Before you attempt to change somebody, you need to listen, understand, care and pray. Zanim próbujecie ich w jakiś sposób zmienić, musicie ich posłuchać i też zatroszczyć się o nich. So I went from home to home. Więc chodziłem od domu do domu. Visited. Odwiedzałem. Listened. Słuchałem. And prayed with them. I modliłem się o nich. Didn't pray for their change. I prayed for their needs. Nie modliłem się o to, żeby oni się zmienili, tylko modliłem się o ich potrzeby. I preached, obviously. Oczywiście przemawiałem w sobotę. And I preached about love, about grace, about humbleness. Przemawiałem na temat miłości, łaski, pokory. Meanwhile, I prayed every morning from 5 to 7 for that church. Ale każdego ranka od 5 do 7 dwie godziny modliłem się o ten kościół. And I prayed for wisdom that God would tell me what to do. Modliłem się o mądrość, że Bóg mi powiedział, co mam zrobić. We have a tendency to do the same thing always everywhere. Mamy taką tendencję, że zawsze robimy to samo wszędzie. But people have different needs, churches have different needs. Ale ludzie mają różne potrzeby i kościoły też. What works here doesn't work there. To, co działa tutaj, nie zadziała tam. And your wisdom is not good enough. I nasza mądrość, czy wasza mądrość nie wystarcza. God knows the hearts, God knows the needs, God knows the future, God knows what works. Bóg zna serca, Bóg zna przyszłość, Bóg wie, co zadziała. And you really need to pray for God's method, God's plan. I naprawdę trzeba się modlić o to, żeby poznać Boży plan i o Jego mądrość. So I prayed for 3 months every morning from 5 to 7. Więc przez 3 miesiące modliłem się każdego dnia od 5 do 7. My wife even fasted a day a week. Moja żona nawet pościła jeden dzień w tygodniu. I fast too, but only 2 hours. Ja poszczę 2, ale tylko 2 godziny. I cannot fast longer than 2 hours. Więcej niż 2 godziny nie jestem w stanie pościć. And so, after 3 months, I had no answer to prayer. A więc po 3 miesiącach nie było żadnej odpowiedzi na moje modlitwy. What do you do when you have no answer? Co robicie, kiedy nie macie odpowiedzi od Boga? We continue praying. You keep praying. Zgadza się, dalej się modlimy. Because God always answers. Dlatego, że Bóg zawsze odpowiada. There is a quotation that says. Jest taki cytat, który mówi. To every honest prayer an answer will come. Do każdej modlitwy, która jest szczera, przyjdzie odpowiedź. To how many prayers? Na ile modlitw? To every. Na każdą modlitwę. That means all. To znaczy każdą, wszystkie. But then if you keep reading, ale potem dalej czytamy. It says it would be wrong to assume. I jest napisane, że byłoby that, rzeczą złą, żeby uważać. That God answers the way you want in the time you want. Że Bóg nam odpowie w ten sposób, który chcemy, tak jak chcemy. He answers in the best time, in the best way. Bóg odpowiada w najlepszym czasie, w najlepszy sposób. And then a few quotations later. A potem kilka cytatów dalej. It says if you knew the end from the beginning. Jest napisane, że gdybyśmy znali koniec na początku, wybralibyśmy tą samą drogę. So, after 3 months of prayer, a więc po 3 miesiącach modlitwy, I added 3 more months. Dodałem do tego kolejne 3 miesiące. And I increased to 2 hours every morning. I zwiększyłem te 2 godziny rano. One night a week, every Monday night, the whole night. Jeszcze o jedną noc w tygodniu, czyli w poniedziałek całą noc modliłem się. Do you think it's easy to pray the whole night? Myślicie, że jest łatwo modlić się całą noc? Oh, it takes sacrifice. No, to wymaga poświęcenia. Trust me, it takes a lot of sacrifice. To ogromnego poświęcenia wymaga. And I would pray every Monday night from 9 p.m. to 6 a.m. continually for that church. Każdego wieczoru w poniedziałek modliłem się od 9 do 6 rano. And some people ask me, what do you do when you pray the whole night?
I ludzie mówią, a co robisz, kiedy się modlisz całą noc? You pray. Po prostu modlisz się. What do you say? No co powiedzieć? Well, if you don't care. No, jeżeli nie obchodzi was to. You say God change the church. To mówimy, Panie, bo Pan Bóg zmieni kościół. But if you care. Ale jeżeli naprawdę obchodzi nas to. You take the book. To bierzemy księgę. And take every name. I wyciągamy każde imię z księgi zbawy. And pray over every name, over every family, over every person, over every child. I modlimy się o każdą osobę, każdą rodzinę, każde dziecko. And you don't just mention them. Just God be with Jimmy, be with John, be with... I nie wspominamy go, Panie Boże, bądź z Janem, bądź z Jackiem. You labor over each name like it was your family. Tylko tak, tak długo modlimy się o każdą osobę, jakby to była twoja rodzina. And you don't labor like it was your family, but they are okay. I to nie byłoby na takiej zasadzie, to moja rodzina, która ma się dobrze. You labor like they had a car accident and they are in coma dying. Tylko modlicie się tak, jakby te osoby miały wypadek samochodowy, jakby były nieprzytomne i umierające. And you grab the Lord and say, I'm not going to let you go before you do something with this church. Chwytacie Pana Boga i mówicie, Panie Boże, nie puszczę Cię, dopóki czegoś nie zrobisz z tym kościołem. And you labor that God would show you what you have to change. A potem Pan Bóg pokazuje Tobie, co Ty musisz zmienić. And you labor that God would change you and give you wisdom and patience and love. I modlisz się, żeby Pan pokazał Ci, co Ty masz zrobić, żeby dał Ci mądrość, żeby dał Ci swoją miłość. He would erase your plans and give you his plan. A potem On wtedy zmieni Twoje plany i poda Ci swój plan. And when you go in detail, i kiedy wchodzicie w szczegóły, the night goes quick. To ta noc mija bardzo szybko, uwierzcie mi. We think we pray. Myślimy, że się modlimy. But we pray small prayers. Ale modlimy się takimi małymi. And therefore he gets small answers. I dlatego Pan Bóg też mało odpowiada na to. But God is not small. Ale wiecie, Bóg nie jest mały. I don't know about your God, but my God is extremely big. Nie wiem jak wasz Bóg, ale mój Bóg jest bardzo ogromny i wielki. So there is a quotation that says God is offended when we pray small prayers. I jest taki cytat, który mówi, że Bóg czuje się urażony, kiedy modlimy się takimi małymi modlitwami. We should pray big prayers. Powinniśmy modlić się wielkimi modlitwami. And expect extremely big answers. I oczekiwać wielkich odpowiedzi na to. And see the end from the beginning and know that God answered. I gdybyśmy widzieli koniec właśnie, powinniśmy widzieć koniec na początku i wiedzieć, że Bóg odpowie. And have faith and rejoice in the answer as you already got the answer. I mieć wiarę i cieszyć się, że już otrzymujemy odpowiedź od Boga. And before you get an answer, praise the Lord for what He's about to do. I zanim otrzymacie odpowiedź, macie chwalić Boga za to, co za chwilę zrobi. And when you pray that way, a kiedy tak będziemy się modlić, and you dedicate your life to that, i zastosujemy to wszystko do naszego życia, God will answer. Pan Bóg odpowie. But we don't pray that way. Ale my się tak nie modlimy niestety. Because we say we would like to see change. Bo mówimy, że chcemy widzieć zmianę. But we don't want to see change. Ale wcale nie chcemy. We are afraid that if we pray that way, God is going to change us and we don't want to change. Boimy się, że jak tak się będziemy modlić, to Bóg nas zmieni, a my tego nie chcemy. So I prayed for 4 months already. Więc minęły 4 miesiące takich modlitw. I was at camp meeting. Byłem na spotkaniu kampowym. And at camp meeting you pitch old tents, you know. I wiecie, na tych kampach się wznosi do góry stare namioty. I don't like tents, they have spiders. Nie lubię namiotów, bo one mają pająki. And so. A więc. I'm not afraid of spiders, I just don't like them. Nie boję się pająków, ale po prostu nie przepadam za nimi. I don't even like Spider-Man, the movie. Nawet nie lubię Spider-Mana. I jego filmów. I would rather watch Tom and Jerry. Wolę oglądać Tomiego i Jerry'ego. Kreskówkę. Anyway, so. W każdym razie. After 4 months of prayer. Po 4 miesiącach modlitwy. And I'm going to make a parenthesis here. I tutaj wstawię. Sometimes God wants you to pray a lot. Czasami Bóg chce, żebyśmy modlili się dużo. Because He wants to do something extremely big. Bo chce dokonać czegoś ogromnego, wspaniałego. And you need to pray in order to be ready for what is next. A my potrzebujemy modlić się po to, żeby przygotować się na to, co zaraz nastąpi. You need to pray until you really surrender and humble yourself, and you are open to whatever God says. Potrzebujesz modlić się do tego momentu, kiedy się ukorzysz i będziesz otwarty na to, co Bóg ma tobie do powiedzenia. Because if He gave you something big, when you are not ready, you will not do it. Bo gdyby On dał tobie coś wielkiego, gdy nie jesteś gotowy, to zrujnujesz to. But you need to pray until you receive the Holy Spirit and you are willing to accept God's plan. Ale musisz modlić się, aż otrzymasz Ducha Świętego i aż będziesz gotowy zaakceptować Boży plan. So after 4 months of prayer. Więc po 4 miesiącach modlitwy.
One night, it was a Monday night, I started to pray the whole night. Któregoś razu, właśnie to był poniedziałkowy wieczór, zacząłem się modlić całą noc. I was tired from pitching tents the whole day. Byłem zmęczony tym, że musiałem znosić namioty cały dzień. And to be honest, I fell asleep during the prayer. I szczerze mówiąc, zasnąłem właśnie w trakcie modlitwy. I was praying by my bed, on my knees. Modliłem się przy moim łóżku, na kolanach. And I fell asleep with my head on the bed. I zasnąłem z głową na łóżku. Now, do you think God gets angry if you fall asleep during prayer? Myślicie, że Pan Bóg się pogniewa, jak ktoś tak zaśnie w trakcie modlitwy? Huh? Yes? No? Uh-huh. Tak, nie? Uh-huh. Nie? How many think that God gets angry with you? Ile z was myśli, że Pan Bóg się pogniewa? How many think that God doesn't? Ile uważa, że nie? Good for you. Świetnie, dobra. One time I asked my dad when I was a kid, if I fall asleep during prayer, would God get upset? Kiedy zapytałem mojego taty, jak byłem mały, czy jak zasnę w trakcie modlitwy, czy Pan Bóg będzie tym obrażony? And my father said, hey, when you're small and you would go to sleep, ojciec powiedział, słuchaj, jak jesteś mały i zaśniesz, I would put you on my lap and tell you Bible stories. Ja ciebie biorę na kolana wtedy i zaczynam ci czytać historie biblijne. And you always fell asleep during my story. Bo tak robiłem właśnie, a ty zasypiałeś w trakcie tych opowiadań. Do you think I got angry that you didn't listen to the whole story? Czy ty myślisz, że ja się zdenerwowałem tym, że nie dosłyszałeś do końca? It was my privilege to see my kid falling asleep in my arms. To było dla mnie przyjemne zobaczyć, jak moje dziecko zasypia mi na moich kolanach. I kissed you and put you in your bed. A więc po prostu układałem się do snu. God would be upset if you don't pray. Pan Bóg będzie niezadowolony, jak nie będziecie się modlić. But if you pray so much that you fall asleep praying, He would kiss you and put you in the bed. Zaśniecie, ponieważ tak długo się modliliście, to On was pocałuje i położy spać. And He would wait by the bed, so when you wake up, you continue to pray. I będzie czekał przy łóżku, więc jak obudzicie się, możecie dalej się modlić. That's a good answer. To jest dobra odpowiedź. So I fell asleep praying. Więc zasnąłem modląc się. Around 2:15 a.m. Około 2:15 nad ranem. I don't know. I had a dream. Whatever happened, I don't know. Nie wiem co. Miałem chyba jakiś sen. No nie wiem, co się wydarzyło, ale... But God woke me up with a lot of thoughts. Bóg mnie obudził. Miałem od razu bardzo wiele myśli w głowie. So many. Tyle ich było. God told me somehow in my brain what I need to do in that church. Bóg powiedział mi w jakiś sposób w moich myślach, co ja mam zrobić z tym kościołem. And my father taught me a lesson. I mój ojciec kiedyś nauczył mnie pewnej lekcji. He said, whatever you try to remember, you'll forget. Powiedział, cokolwiek spróbujesz zapamiętać, zapomnisz. Whatever you write down, you'll remember. A cokolwiek zapiszesz, to będziesz pamiętać. You need to journal, you need to write down. Trzeba pisać pamiętnik. The Bible says in Deuteronomy. W Księdze Powtórzonego Prawa Biblia nam mówi. Moses told them. Mojżesz. Write down these things. Pan Bóg powiedział mu, zapisz te rzeczy. And read them to your children and grandchildren. I czytaj je swoim dzieciom i swoim wnukom. In Psalm 103. W Psalmie 103. He says, bless the Lord, O my soul. Jest napisane, błogosław Pana, moja duszo. And do not forget any of His benefits. I nie zapominaj żadnych z Jego błogosławieństw. The spirit of prophecy says. I duch proroctwa mówi. We have nothing to fear unless we shall forget how God has led us in the past. Nie musimy się lękać, chyba że zapomnimy, co Bóg robił dla nas w przeszłości. You need to write down what God does for you. Trzeba zapisywać, co Bóg dla was robi. Well, you should not write down a whole epistle. I to nie musi być bardzo długie. Just write down a few words. Kilka słów. And as you read them, the story will come back to your mind. Gdy będziecie rozpamiętywać to, czytać to, to wtedy przypomni się wam całe wydarzenie. And when you are discouraged, it's going to give you strength. I kiedy będziecie zniechęceni, to wam da siłę. When you remember how God has worked for you in the past. Gdy będziecie rozpamiętywać, jak Bóg działał dla was w przeszłości. It will remind you that God is good and He will work for you in the present. To wam przypomni, że Bóg jest dobry i że będzie działał dla was również so, teraz. As God gave me those thoughts, więc kiedy dostałem to myśli od Boga, I was afraid that 3 days later, bałem się, że 3 dni później, I would say, man, those are wonderful thoughts, I just don't remember. Powiem sobie, jakie fajne myśli miałem, ale kurczę, co to było? So I wrote them down before I would forget. Więc zapisałem wszystko, zanim zapomnę. 4 pages. 4 strony. In detail. W szczegółach. But everything was crazy. Wszystko było totalnie szalone. When God talks to you, kiedy Bóg do ciebie mówi, really crazy. To są szalone rzeczy. God never tells you something normal. Bóg nie mówi wam oczywiście czegoś złego. I mean, He told Noah, build an ark. That was not normal. There was no rain. Przepraszam, czegoś normalnego, bo mówi do Noego, słuchaj, zbuduj arkę. Przecież to nie było normalne, to było totalnie odjechane. If your mind tells you something normal, that's you, it's not God. A jeżeli na przykład usłyszycie taką myśl, która jest normalna, to wtedy to jest wasze myślenie Boga. When God talks, it's not normal. Bo jak Bóg mówi, to są rzeczy szalone. Yes. Tak. Look in the Bible every time. Spójrzcie sobie w Pismo Święte za każdym razem. I mean, God told Jonah to go and talk to Nineveh. Na przykład Pan Bóg powiedział Jonaszowi, że ma pójść do Niniwy i przemawiać do nich. Nineveh was a big metropolis. Niniwa to była ogromna metropolia. Do you think that was normal, one man to go and talk to a city?
Myślicie, że to jest normalne, że jeden człowiek idzie i rozmawia z całym miastem? Anyway, I'll not go through the other stories. Ale nie będę już wspominał więcej historii. I wrote down everything and I said, this is not normal, this is not doable, this is impossible and crazy. Wszystko zapisałem, mówię, to nie jest normalne, to jest w ogóle niewykonalne, to jest po prostu totalnie szalone. They will never listen to me. Oni nigdy nawet mnie nie posłuchają, jak im to powiem. So Lord, I need to make sure that you told me this and it's not my craziness. Więc Panie, potrzebuję, żebyś mi powiedział, że to mi Ty powiedziałeś, a nie, że to ja po prostu szaleję. I am not gonna do it before you give me confirmation. Nie zrobię tego, dopóki nie potwierdzisz mi, że to jest od Ciebie. So I started to pray the rest of the night. I zacząłem modlić się resztę tego ranka. For confirmation. O to, że Bóg dał mi potwierdzenie. And I prayed until 7 a.m. I modliłem się aż do 7 rano. At 7 a.m. I had to stop because it's breakfast and I never miss a meal. Sabbath and meals are holy. O 7 rano musiałem przerwać, bo musiałem pójść na śniadanie, bo nigdy nie mogę opuścić śniadania. I don't know about you, but you know. Nie wiem jak Wy, ale meals are just heavenly. Jedzenie dla mnie jest niebiańskie. I can eat every 2 hours and I never gain a pound. Co 2 godziny mogę jeść i nawet nie przybywa mi kilogram. And when I eat, I'm really, very happy. I kiedy jem, jestem bardzo szczęśliwy. So, więc at 7 a.m. I start praying. O 7 rano przestałem się modlić. Yeah, you see me that I'm very slim. Widzicie, because I burn a lot of energy all the time. Widzicie, że jestem bardzo szczupły, ponieważ spalam bardzo dużo kalorii cały czas. So, at 7 a.m. I start praying. O 7 rano, kiedy wanted przestałem to go się to modlić, breakfast. Poszedłem na śniadanie. As soon as I start praying, my telephone started to ring. I gdy tylko przestałem się modlić, mój telefon zaczął dzwonić. It was Dr. H. Smith from Andrews. To był pewien doktor, pewien lekarz z Uniwersytetu w Andrews. Hello, Paweł. Cześć, Paweł. I said, yeah, good morning. Mówię, dzień dobry. Hey, this is Dr. Schmidt. Słuchaj, to jest doktor Schmidt. How are you doing? Jak się miewasz? Good, you good, bye. No, fajnie, spoko. He says, no, hold on a second, I want to talk to you. Na razie, on mówi, nie, poczekaj, bo ja chcę z tobą porozmawiać. I got to go to breakfast, man, I don't want to miss the meal. Ale ja muszę zjeść śniadanie, człowieku, jestem taki głodny. Just quick. Szybko. You remember 3 months ago you asked me to come and preach in your church? Pamiętasz, 3 miesiące temu prosiłeś mnie, żebym przyjechał, żeby przemawiać w waszym kościele? Sure I remember, I called you and you said no. How could I forget? Pewnie, że pamiętam, odmówiłeś mi, jak mogłem zapomnieć o tym? I said next time when you call me, I'm gonna say no just the way you said no. Jak następnym razem do mnie zadzwonisz, to ja ci powiem nie tak samo, jak ty poprzednim razem mi powiedziałeś. Well, I was busy. Ale mówi, ale jestem zajętym człowiekiem. Well, I'll be busy too, no worries. Ja też będę zajęty, nie martw się, nie martw się. He said, well, Virginia conference canceled my meeting. On mówi, słuchaj, diecezja w stanie Virginia. So I have one Sabbath open. Odmówiła mi spotkanie, więc ja mam jeden sabat wolny. So I'm willing to come that Sabbath in your church. Jestem gotowy przyjechać do twojego kościoła. Would you want me to come? Chcesz, żebym to zrobił? I said, duh, didn't I ask you to come? A mówię, co to w ogóle za pytanie? Przecież pytałem cię wcześniej, tak? To chcę. And I said, what do you have in mind? A mówię, a co masz w ogóle na myśli, tak w ogóle? He said, well, it's gonna be a little strange. A mówię, słuchaj, to będzie bardzo dziwne. Mówi. It's a pilot project. Bo to jest taki projekt pilotażowy. And he told me the project. I on opowiedział mi, co to jest. And he told me exactly what God told me that night. I powiedział mi dokładnie to, co Bóg mi powiedział tego ranka. I was like, wow. Ja byłem po prostu zszokowany. And he says, are you okay? A on mówi, słuchaj, wszystko w porządku? I said, man, I'm speechless. Ja mówię, stary, ja po prostu brakuje mi słów. You're not speechless very often. A on mówi, a to nie dzieje się często, że tobie brakuje słów. What happened? Co się tobie stało? So I told him that I've been praying for 4 months and God woke me up in the morning and gave me some thoughts. Ja wtedy opowiedziałem mu swoje doświadczenie, że modliłem się te 4 miesiące i że dzisiaj Bóg mnie obudził rano i dał mi pewne myśli. And I asked for confirmation and he called me and told me the same thing. Prosiłem o potwierdzenie właśnie, że Bóg mi to potwierdził i teraz ty do mnie dzwonisz i właśnie dokładnie to samo mówisz. He was quiet for about 4 seconds. I on też siedział cicho przez and kilka minut. Wow. Potem powiedział, oh, wow. So then, after camp meeting, I went back home. Więc po spotkaniu kampowym wróciłem do domu. I had a board meeting with my church. I miałem spotkanie z radą zboru. And I told my church. I powiedziałem im. The whole story that I prayed and that God woke me up and gave me the plan. Opowiedziałem im całą historię, że się modliłem, że Pan Bóg mnie obudził, dał mi plan. And God gave me confirmation. I że Bóg dał mi potwierdzenie tego planu. And then they said, okay, tell us the plan. Potem powiedział, dobra, no to powiedz nam ten plan. And I said, no, not gonna tell you the plan. Nic z tego. If I tell you the plan, you'll never do it. Jeśli ci powiem wam ten plan, to go nigdy nie wykonacie. This is the plan. You go home, we don't have a board meeting, you pray, and if God tells you what he told me, then you do it. On powiedział, to jest plan. Idziemy do domu, wy się modlicie, jeżeli wam Pan Bóg powie to samo,
to wtedy to zrobimy. And my treasurer says, we have board meeting, we don't go home. A mój skarbnik mówi, teraz mamy radę zboru i nie będziemy udawać się do domu. In this church we never canceled a board meeting. W tym kościele jeszcze nigdy nie rezygnowaliśmy ze spotkania rady zboru. Oh, I got him. Zgroza. When he said they never canceled the board meeting, that was my joy. Kiedy powiedział mi, że nigdy nie zrezygnowali z rady zboru jeszcze, to ja się ucieszyłem. Today we cancel this board meeting. I powiedziałem wtedy, ale dziś będzie pierwszy raz. Oh, we cannot. O nie, nie możemy przecież. I said, who is the pastor? A ja mówię, a kto tu jest pastorem? We just canceled it. Właśnie zrezygnowaliśmy z reszty rady zboru. Everybody home. Wszyscy do domu. Oh, if you want to go home, you can go. We stay. O, jak chcesz iść do domu, to idź, bo my zostajemy. I said, now, if you don't like, call the conference, get a new pastor. Mówię, jak wam się nie podoba, dzwonicie do diecezji i znajdźcie sobie nowego pastora. Right now, I am the pastor until you get a new one. Teraz ja jestem waszym pastorem, dopóki nie przyjedzie nowy. So go home. To macie się mnie słuchać, więc idźcie do domu. You know why I did that? Wiecie, dlaczego tak zrobiłem? They have tried to change many times. Oni bardzo wiele razy próbowali zmienić. And they never succeeded. Nigdy im się to nie udało. They lost hope that it is possible. Oni stracili nadzieję, że to jest w ogóle możliwe. And they would have never changed. I nigdy by tak naprawdę nie doświadczyli zmiany. Unless they would understand that change happens by God's power through prayer. Chyba że zrozumieją właśnie, że ta zmiana następuje wtedy, kiedy człowiek modli się. And they thought that they prayed. I oni sądzili, że się modlili. That's what all think that they pray. Wszyscy myślą, że się modlą, tak? But they didn't really pray. Ale okazało się, że wcale się nie modlili, tak naprawdę. And I want to get their attention to make sure that they pray. A ja chciałem jakby złapać ich uwagę, żeby upewnić się, że będą się modlić. Because change doesn't happen without serious prayer. Bo zmiana nie ma miejsca, dopóki nie modlimy się bardzo poważnie. And I realized in my mind that that plan is so big. I zrozumiałem w moim sercu, że to jest tak ważne. That unless they pray seriously, they will never accept it. Że dopóki oni nie zaczną modlić się poważnie, to nigdy nie przyjmą tego planu, który And I knew Bóg dał. We have only two options. Wiedziałem, że mam tylko dwie opcje. I move. Albo stąd się wyprowadzam. Or they really pray and then God can work. Albo oni tak naprawdę zaczną się modlić i Bóg będzie mógł działać. There was no other way. Nie było żadnej innej drogi. And I was not about to lose time. I nie zamierzałem tracić czasu. Either you do it good or don't do it. Albo robisz coś właściwie, albo tego w ogóle nie robisz. So I told them, you go home, Mówię. You pray, We don't have a board meeting today. Idźcie do domu, módlcie się, nie mamy dzisiaj spotkania. Oh, we got to paint the parking, we got to fix the parking. No ale przecież my musimy się modlić o ten parking, bo trzeba go naprawić. And I said, a ja mówię, stop scratching your head. Przestańcie się drapać po głowie. Parking can wait until next month. Go parking home. Może zaczekać do przyszłego miesiąca, proszę iść do domu. He took his hand out the head. On zabrał rękę z głowy. We'll never cancel it again, this time alone. Nie, już więcej się to nie zdarzy, że zrezygnujemy ze spotkania Rady Zboru. Dzisiaj będzie jedyny i ostatni raz. I told them, next month, when you come back, ja im powiedziałem, że za miesiąc, jak wrócicie, if you didn't pray, jeżeli nie modliliście się, we'll cancel that board too to until znowu, you pray. Znowu odwołamy spotkanie, dopóki and nie zaczniecie się you'll not have a board and not have communion until you pray. Nie będziecie mieć Rady Zboru, a nie będzie też wieczerzy pańskiej, dopóki tego nie zrobicie. Because we cannot go the way we go. Bo nie możemy tak dalej postępować, tak jak to robimy dotychczas. They are not very happy with me. O, nie byli zadowoleni ze mnie. They went home. Poszli do domu. Sunday, Monday, Tuesday, every day. Niedziela, poniedziałek, wtorek, każdy dzień. I called everyone from the board. Dzwoniłem do każdego z rady. To make sure that they pray. Żeby upewnić się, że będą się And modlić. I prayed with them. I modliłem się również z nimi. Until they started to pray. Aż się nauczyli modlić. Saturday I told the whole church. I w sobotę powiedziałem całemu kościołowi. That the board is praying. Że właśnie rada zboru zaczęła się modlić. I asked them to join in prayer. I proszę cały zbór o to, żeby przyłączyli się do tych modlitw. I gave the board a month to pray. Dałem im miesiąc czasu, żeby się modlili. I prayed with them daily. Modliłem się z nimi codziennie. And then I added another month that the church would pray and the board. A potem prosiłem właśnie o kolejny miesiąc, żeby cały kościół i cała rada się modliła How many months together? Ile miesięcy minęło? Four. Cztery. One the board. Jeden dla rady. And one the board and the whole church. I jeden dla rady plus cały kościół. How many months? Ile miesięcy? Half year. Six months of prayer. Sześć miesięcy modlitwy. That's how it works. Tak to właśnie działa. Following month when we had board meeting. I kolejnego miesiąca, kiedy mieliśmy właśnie radę. I ask if anybody got any plan from the Lord. Poprosiłem wszystkich, aby mi powiedzieli, co usłyszeli od Boga. And two of them told me.
that God impressed them with something very strange. I dwie osoby powiedziały mi, że Bóg ich zainspirował czymś bardzo dziwnym. It was the same thing in shorter words, but the same thing. To było to samo, dokładnie co Bóg mi powiedział. Innymi słowami, ale dokładnie to samo. After they prayed, potem jak się modlili, and God impressed them to do it, to Bóg natchnął ich, żeby to zrobili. They were ready. Byli gotowi. So I told them the plan. A więc powiedziałem im, jaki to jest plan. The plan is long. I'm not going to go to details because it's late and I'm hungry. To jest zbyt długi plan. Nie powiem wam w szczegółach. Jest późno, jestem głodny. But ale in that church, w tamtym zborze, for 70 years, od 100 lat, they had one or two baptisms a year. Mieli tylko jedno albo dwa chrzty rocznie. And those were their children. I to były ich dzieci. After we started to implement the plan. Potem jak zaczęliśmy właśnie wdrażać ten plan w życie. First year we had 9 baptisms. Pierwszego roku mieliśmy 9 chrztów. Second year 12 people that gave their life to Jesus. W kolejnym roku 12 osób oddało swoje życie Jezusowi. Third year 16. W trzecim 16. Fourth year 23. W czwartym 23 osoby. And so on. I tak dalej. Last year 52. I w ostatnim roku właśnie, zeszłego roku 52 osoby przyjęły chrzest. All rich people. Wszyscy bogaci ludzie. Two lawyers. Dwóch prawników. I mean doctors and iluś tam lekarzy. Highly educated, very rich people. Bardzo wykształceni, bogaci ludzie. They told me that rich people don't need Christ. A mówili mi, że bogaci ludzie nie potrzebują Chrystusa. In that church. W tamtym zborze. The attendance was about 120. Ludzie, około 120 osób przychodziło. Right now attendance is 300. Teraz 300 osób przychodzi na nabożeństwa. In that church there were about 10 people doing all the jobs. W tamtym kościele tylko 10 osób robiło wszystko, co było do zrobienia. Right now out of 300. Teraz z 300. 250 or 260 people work. 250-260 osób pracuje, angażuje się i udziela. In that church there are only two Bible studies going on. W tamtym kościele wtedy tylko dwie osoby miały lekcje biblijne. Right now 56 Bible studies are going on. Teraz jest ich 56 udzielanych. That's a new church. To jest zupełnie nowy kościół. If I would tell them to stop working, they would kill me. Gdybym powiedział im, że mają przestać służyć i pracować, to by mnie chyba zawili. Right now I cannot even have time to work. Teraz to ja nawet nie mam czasu, żeby pracować. Because I have to organize them. They keep asking me, what should I do? What should I do? What should I do? Bo ja ciągle muszę wszystko organizować, oni ciągle mnie pytają, co ja mam robić? Co ja mam robić? And because I just don't have time to organize and train. A ponieważ nie mam czasu, żeby wszystko organizować i szkolić ich. I got a group of about 14, 15, 16 elders. I don't even remember how many I have. Mam grupę 15, chyba 16 starszych zborów, nawet nie pamiętam dokładnie ilu ich jest. Jesus had 12. I tak jak Jezus miał 12. And I trained them, and each elder, as the manual of the church says. I wyszkoliłem ich i teraz tak jak jest napisane, że każdy członek kościoła. Each elder supervises one department of the church. Przepraszam, każdy starszy zboru nadzoruje jeden wydział kościoła. And I train the elders, pray with the elders. Zboru i ja się z nimi modlę. And they supervise the departments. I oni nadzorują te różne działy. But I'm going to give you a couple of nice stories. I opowiem wam kilka historii. I told the church to give Bible studies. A więc nauczyłem kościół, w jaki sposób mają przeprowadzać lekcje biblijne. But the rule was that you don't teach. Ale zasada była taka, że wy nie macie potem uczyć dalej people tych don't lekcji. Like to be told what to do. Bo ludzie nie lubią, jak się im mówi, co macie robić. And people argue. I ludzie zaczynają dyskutować. I told them, you give the Bible study and the DVD. Ja powiedziałem, słuchajcie, macie lekcje i macie and DVD. They insert the DVD and they watch it on the TV. Dajecie im DVD i oni sobie oglądają to na telewizji. I've never seen anybody arguing with the TV. Ja nigdy nie widziałem, że ktoś dyskutował z telewizora. Let the TV convince them, not you. Niech DVD ich przekona, nie wy. People watch TV, good, bad, they keep watching. Ludzie oglądają telewizję, dobre, złe filmy, wszystko oglądają. They don't have the power to turn it off. Oni nawet nie mają mocy, żeby wyłączyć ten telewizor. Let the TV preach the gospel and they will not turn it off. Więc niech ten telewizor głosi Ewangelię i oni go nie wyłączą. Even when they watch stupid politics, they still keep watching. They don't like it, but they keep watching. Oni nawet oglądają głupich polityków i tę politykę, chociaż nie lubią jej, to ciągle ją oglądają. So I said, give them the TV. Więc mówię, dajcie im te DVD. If they like internet, give them Bible studies over the internet. Jak im się spodoba, to dajcie Biblię na internecie. They don't come to church. Oni nie przyjdą do kościoła. But they watch TV at home. Ale w domu oglądają telewizję. Give them the Bible studies at home. Dajcie im te lekcje biblijne do domu. First they said nobody will come.
Powiedzieli, nie, nie, nikt się na to nie... When we sent invitations for free Bible studies at home, bo gdy na przykład wysyłaliśmy zaproszenia o trzy lekcje biblijne w domu, 276 people asked for Bible studies. 273 czy 6 osób prosiło o te lekcje do domu. Can you even imagine? Czy możecie sobie to wyobrazić? So I told them, this is the rule, you don't teach. Taka jest zasada, wy nie uczycie innych. If you teach, you are disqualified to give a Bible study. Jeżeli zaczniecie uczyć, to jesteście automatycznie zdyskwalifikowani, nie będziecie więcej uczyć. You don't change people. Bo nie zmieniacie ludzi. You don't manipulate people. Nie manipulujecie im. You are not there to bring them to the church. Nie jesteście tam po to, żeby ich do kościoła przywlec. You are there to love them. Ale jesteście tam, żeby ich kochać. Pray for them. Modlić się o nich. Build friendship. I budować z nimi przyjaźń i relacje. Christ's method alone says in Ministry of Healing. Bo jest napisane w śladami wielkiego lekarza, że jedynie metoda jest Chrystusa. He didn't try to change them. On nie próbował ich zmienić. He helped them, fed them, healed them. On im pomagał, on ich karmił. O nich uzdrawiał. Cared for them. Troszczył się. Showed them love. Pokazywał im miłość. Build friendship. Budował z nimi przyjaźń. And only then he said, follow me. I dopiero wtedy powiedział im, idźcie za mną. So I told them, you show friendship, you pray for them. Więc ja im mówię, słuchajcie, bądźcie przyjacielscy, módlcie się za nimi. Let the Holy Spirit change them. I pozwólcie Duchowi Świętemu zmieniać. God gave them freedom of choice, you need to respect that freedom of choice. Bo Duch dał im wolność wyboru i macie uszanować tą wolność. As you don't want others to manipulate you. Tak samo jak nie chcecie, żeby inni manipulowali wami. And so they went to give Bible studies. A więc oni poszli, aby rozdawać te lekcje biblijne. And I told them, when the mailman comes to the mail, ja powiedziałem, że kiedy przychodzi listonosz, mailman doesn't convince you to read the mail. To listonosz nie przekonuje ciebie, że masz przeczytać te mailman listy. Gives you the mail. On po prostu przekazuje ci to. If you read it or not, if you pay your bills or not, that's your business. Czy przeczytasz tą pocztę, czy nie, to już jest wasza sprawa. That's what you'll do. You'll be the mailman. I tak właśnie macie robić, będziecie listonoszami. So, a więc people started to do it. Ludzie zaczęli tak robić. A lady comes to the church. Przychodzi kobieta do kościoła. After church started. Potem jak rozpoczęło się nabożeństwo. And we have a rule. Nobody comes or leaves without being greeted and prayed for. Mamy taką zasadę, że nikogo nie wpuszczamy ani nie wypuszczamy, dopóki się z nimi nie przywitamy, nie pożegnamy i nie pomodlimy. And that lady had like blue, pink, green hair, crazy. I ta kobieta miała różowo, niebiesko-zielone włosy, jakieś totalnie... She had rings all over. Wszędzie miała kolczyki. I think she was heavier. So many rings. She was what? Heavy because of the rings. Myślę, że od tych wszystkich kolczyków była bardzo ciężka. And when I finished preaching, i kiedy skończyłem wygłaszać kazanie, she didn't stay for the end of the church, she left. Ona nie pozostała, nie poczekała. Na koniec tylko wyszła od razu. You know why they come late and leave early? Wiecie, czemu oni przychodzą później i wychodzą wcześniej? You don't want them to talk. Bo they don't want you to talk to them. Żeby ktoś ich zaczepił i rozmawiał z nimi. But I want to talk to them. A ja chciałem z nimi rozmawiać. So when she left, więc jak ona wyszła, it was during the song. To było w trakcie pieśni. I let the saints sing the song alone. Ja pozwoliłem świętym śpiewać pieśń. Run through the church after her. I wybiegłem z kościoła za nią. Maybe the saints thought that I go to the bathroom. I could not hold it anymore. Oni myśleli, że ja już muszę lecieć do toalety, bo już nie mogę wytrzymać. So I run after her in the parking. Biegnę za nią do she tego sees me. She goes to the car. Ona mnie widzi, po prostu leci do samochodu. She opens the door. Otwiera drzwi. I put my hand and close the door. Ja wsadziłem tam rękę, żeby nie mogła zamknąć. Let me go. Ona mówi, puszczaj. Hold on a second, calm down. Chwileczkę, proszę się uspokoić. I don't want to talk to you. Ale ja nie chcę z tobą rozmawiać. Then be quiet. No to proszę nic nie mówić. I'll talk. Ja będę mówić, a pani będzie nic nie mówić. Okay. Zmieszana mówi, dobra. I said, I am Paweł. Mówię, nazywam się Paweł. Tell me your name. Proszę mi powiedzieć, jak się nazywasz. She told me her name. Powiedziała mi, jak się nazywa. She says, I know you, I know you, I googled you. Znam cię, bo widziałam cię. People google you, huh? Bo sprawdziłem cię na Google. And so she says, don't try to preach to me. Ona mówi, proszę nie wygłaszać mi kazań. I don't believe in God. Ja nie wierzę w Boga. I said, what are you doing here? A wy to co robisz tutaj? Do you think that this is a movie theater? A wy co to jest, jakiś kino? This is a church. A wy to jest kościół. If you don't believe in God, why did you come? Jak nie wierzysz w Boga, to co tutaj w ogóle robisz? She didn't know what to answer. Nie wiedziała, co powiedzieć. And then she says, potem mówi tak, don't try to tell me about prayer. Nie próbuj mi mówić o modlitwie przypadkiem. I said, I didn't. A wy, ja nic nie mówię. Tell me, why did you come?
Pytam się, a czemu przyjechałeś? I don't know. You are drunk and you got here by chance? A wie, a to możliwe, że się po prostu upiłaś i tutaj jakoś trafiłaś przez pomyłkę? I said, no. Ona mówi, że nie. Why did you come? Pytam się, dlaczego przyjechałeś? I heard that something good is happening in the church. No, słyszałam, że coś dobrego ma miejsce w kościele. And I left the church 15 years ago and I wanted to check it out. A ja 15 lat temu opuściłam ten kościół, więc chciałam zobaczyć, co się dzieje. So what do you think? Co myślicie? After you checked it out. A pytam się ją, co myślisz po tym, jak sprawdziłaś właśnie? It seems good, but it's a big lie. It's not real. No, wygląda to tylko dobrze, ale to jest wielkie kłamstwo, to nie jest prawdziwe. Change doesn't happen. Bo zmiana nie ma miejsca. I said, how do you know? A mówię, a skąd to wiesz? Because I've been praying for 15 years and God never changed me. Bo ja się modliłam 15 lat i Bóg nigdy mnie nie zmienił. I said, sure, I believe that. A wy no wierzę, ci wierzę. Oh, then told me that I didn't pray right. No i oni mi na przykład mówili, że ja się źle modlę. I said, I didn't say that. A wy, ja tego nie powiedziałam. I know why change didn't happen. Ja wiem, dlaczego zmiana nie nastąpiła jeszcze. God doesn't like you because you have blue eyes. Mówię, Bóg cię po prostu nie lubi, bo masz niebieskie oczy. She said, you are crazy. A wy, ty jesteś jakiś wariat. I said, I know, everybody tells a me wy, that. A wiem, wszyscy mi to mówią. Why argue with her, you know? A po co mam zdyskutować, skoro wiem, nie? And I said, God doesn't like blonde people with blue eyes. Mówię, po prostu Bóg nie lubi ludzi z niebieskimi oczami. Going in that direction, God doesn't like people with, you know. Wiecie, to absurdalne było, tak? Because I want you to get her. Bo chciałem, żeby ona zaczęła and się zastanawiać. Says, you are wrong. God likes everybody. I ona mówi, nie, mylisz się, Bóg wszystkich ludzi lubi. I got her. A, już ją mam, myślę sobie. So you tell me that God doesn't like you, doesn't answer your prayers. To ty chcesz powiedzieć, że Bóg ciebie nie lubi, bo nie odpowiada. And now you told me that God likes everybody. Na twoje modlitwy, a teraz mówisz, że Bóg jednak wszystkich lubi? Make up your mind. No to zdecyduj się w końcu. She was like, I got her, you know. Wiecie, no po prostu naprawdę zabiłem jej ćwieka. Yeah, but God doesn't answer my prayers. A no tak, ale Bóg nie odpowiada na moje modlitwy. I said, same reason, you are blonde, blue eyes. A no dokładnie z tego powodu, bo masz blond włosy, see, no miałaś blond włosy i masz I'm not blonde and he answers my gdzież ja nie mam blond włosów i on odpowiada mi prosto na moje modlitwy. Ale przecież Pan Bóg odpowiada na modlitwy bez względu na to, jaki się ma kolor włosów. So you tell me that God answers every prayer? A czy jednak twierdzisz, że Bóg odpowiada na każdą modlitwę? And she was quiet again. She realized that I caught her again. I znowu była cicho, bo znowu zauważyła, że ją zapędziłem w róg. They said, why didn't he answer my prayer? I ona mówi, ale to dlaczego Bóg nie odpowiada na I've been praying for 15 years that God gives me victory over drugs. Ja 15 lat się modliłam, że Bóg dał mi zwycięstwo nad narkotykami. I cried, I prayed. Ja płakałam, ja się modliłam. Give me victory over drugs, give me victory over God. Take Boże, drugs from me, take drugs from me. Zabierz mi te narkotyki, zabierz, daj mi zwycięstwo nad tym. Do you see? She was praying, keeping her eyes on drugs. Ona modliła się i cały czas myślała o narkotykach. Instead of keeping her eyes on Christ. Zamiast patrzeć na Jezusa. You are supposed to give your sin to Jesus. You are not supposed to just keep talking about sin. Macie oddać swój grzech Jezusowi, a nie ciągle mówić o grzechu i paplać. As long as you are focused on you and your problems and your sins, you never get victory. Bo dopóki nie będziecie właśnie, jeżeli będziecie skupiać się na swoich problemach, na swoich grzechach, to nigdy nie doświadczycie zwycięstwa. You need to forget you. Musicie zapomnieć o samych sobie. You really need to forget you, to naprawdę, give up self. Musicie to zrobić. And to focus on God. Żeby skupić się na Bogu. You are not important. Nie jesteśmy istotni. He is important. On jest ważny. In our prayers we make ourselves the center of the prayer. Często w naszych modlitwach to my jesteśmy całym centrum tego, o co się modlimy. So I told her, you prayed about drugs, didn't you? Mówię do niej, modliłaś się o narkotyki, prawda? Yeah, and God never answered my prayer. Tak, i Bóg mi nigdy nie odpowiedział na to. Don't tell me that I prayed wrong. Nie mów mi, że się źle modliłam. I didn't say that. Ja nic nie mówię. I said I'm gonna tell you. Powiem ci tak. How to change? Jak się zmienić? Oh, who do you think you are, aha, God? A kim ty w ogóle myślisz, że jesteś, jakimś I Bogiem? I went to rehab and they never changed me. Ja chodziłam na terapię i nie If udało I don't mi do drugs every 2 hours, I start shaking. Jeżeli nie biorę co 2 godziny narkotyków, to zaczynam się trząść. I said I am the same. Mówię, słuchaj, rozumiem cię. You take drugs too? Ty też bierzesz narkotyki? I said no, if I don't eat every 2 hours, I start shaking. Jak nie jem co 2 godziny, to też zaczynam drgać i się trząść. And I said, I'm gonna tell you how to change. Mówię, słuchaj, powiem ci, jak się zmienić. Oh, you don't have a way. Nie, nie, ty nie wiesz, jak. I said, do you wanna change? Mówię, chcesz się zmienić? Yes. Tak. Okay. I no want dobra. You to give a Bible study. No więc mówię, chciałbym, żebyś dała komuś lekcję biblijną. She said, you are crazy. Ty chyba poszalałeś. Bible studies have nothing to do with drugs. Mówię, lekcje biblijne nie mają nic wspólnego z narkotykami. I said, how do you know? Have you ever given a Bible study? Skąd wiesz? Mówię, dałeś kiedyś komuś lekcję biblijną? No. Nie. Then you don't know? No to nie wiesz. What do you lose if you try? Co masz do stracenia? She was focusing so much on self.
Tak się skupiała na samej sobie. And when you focus on self, i gdy God my też work. Tak robimy, to Bóg nie może działać. Only what you are willing to lose, that's what you get. Dopóki nie jesteśmy gotowi czegoś stracić, to dopiero to odzyskamy. Only when you give up self, dopiero wtedy właśnie, change happens. Kiedy poddajemy samych siebie, to następuje jakaś zmiana. And you are willing to die to self, i gdy jesteście gotowi umrzeć dla don't care swego if you live or die, egoizmu, if you don't care if you change or not, jeżeli nie dbacie o to, czy się zmienicie, czy nie, focus on God, ale skupicie się na Bogu. Serve him. Będziecie mu służyć. Only then, when you work for God and for others, God can work for you. Tylko wtedy, kiedy zaczynacie myśleć o Bogu, pracować dla Niego, to Bóg może również to samo robić in dla fact, Ciebie. God doesn't need you. I tak naprawdę Bóg nie potrzebuje Ciebie. You don't do a good job for him. Bo my nie wykonujemy dla Niego za dobrej pracy. God can do the work without you. Sam może wykonać swoje dzieło bez Ciebie. He doesn't need you. You need him. Nie potrzebuje Ciebie tak naprawdę. But when you work for God, ale jeżeli pracujesz i służysz the Jemu, more you serve him and others, im więcej służysz Jemu i innym, the more you grow, tym więcej Ty wzrastasz. And so I told her, I want you to give a Bible study. A więc mówię, słuchaj, chcę, żebyś I want dała you to be busy serving others and stop thinking about self. Chcę, żebyś była zajęta tym, że będziesz myśleć o innych i and zapomnisz o sobie. You tell me that if I give a Bible study, I'll give up drugs? Ty uważasz, że jeżeli ja dam lekcję biblijną, to ja porzucę narkotyki? I said yes. Mówię, że tak. If I don't give up drugs, I will never talk to you again. I will never come to church again. Jeżeli ja nie porzucę narkotyków, dzięki temu to ja nigdy nie będę więcej z tobą rozmawiać i nigdy więcej nie wrócę do kościoła. I said, deal. A mówię, dobra, to jest układ. She said, you don't fight? Ona mówi, co, nie zamierzasz mnie przekonywać? No, I agree with you. Nie, no, zgadzam się z tobą, mówię. She said, oh, okay. Mówi, dobra. So I gave her the Bible study. Dałam jej lekcję biblijną. And she says, I don't know how to teach. Ja nie umiem uczyć innych. I said, lady, who told you that to give a Bible study means to teach? Proszę panią, kto pani powiedział, że musisz wiedzieć, jak uczyć? You go to the door, you knock. Idziesz do drzwi, you say, pukasz. This is your handwriting, you ask for a Bible study. I mówicie, to jest pana podpis, pan chciał mieć lekcję biblijną. This is the study, this is the DVD. To jest lekcja biblijna, to jest DVD. Bye, God bless you. Niech Bóg pana błogosławi, do widzenia. And you leave. I odjeżdża pan. You see, when you knock in people's door, i kiedy się puka do drzwi, people don't like to be knocked in the door. Ludzie tego po pierwsze nie lubią. So people open the door just a little. Tak, otwierają tak troszeczkę. They think you want to sell something. I wiedzą albo myślą, że chcemy coś sprzedać im. And you say, you want the Bible study? This is it. A więc mówimy tylko tyle, że chcieliście, macie. Next time when we went next week, i kiedy za tydzień się przychodzi, people didn't open the door a little. To ludzie już nie otwierali tylko tyle te drzwi. They knew that we don't try to sell anything. Wiecie, przez taką szparę, bo wiedzą, że nic nie chcemy cisnąć. We don't try to convince them. Nie próbujemy ich przekonać. We don't try to invite them to our church. Nie chcemy ich zaprosić do swojego kościoła. They asked for a Bible study? I gave them a Bible study. Chcieli lekcję biblijną, daliśmy im lekcję biblijną. So next week they opened the door. Więc następnym tygodniu otwierają drzwi. We gave them a Bible study. Dajemy im znowu kolejną. Second week we had a prayer with them. Kolejnego tygodnia już modlimy się z nimi. Bye. I mówimy na razie, do zobaczenia. Third week we gave them Bible study. Trzeciego tygodnia znowu dajemy lekcję. Had a prayer with them. Modlimy się z nimi. Bye. Mówimy cześć, na razie. Fourth week gave them Bible study. Czwartego to samo. And we said, can I watch it with you? A potem pytamy się, a możemy razem to obejrzeć? It's not clean in the house. Nie, nie, bo ja mam brudno w domu, nie posprzątane. It's not clean in my house either. A w moim domu też nie jest czysto. It's like a bomb dropped in my house. Everything is upside down. Jak bomba wybucha mi w środku salonu. Don't worry about it. Proszę się tym nie przejmować. Let's watch it together. Obejrzmy to razem. Oh, okay, teach me. No dobrze, dobrze. Oh, proszę. I'm unable to teach you. I'm not a pastor. A to w takim razie proszę mnie uczyć. Ja mówię, I am, ja... but they were not, you know, my members. Moi członkowie nie byli pastorami. Oni mówili, że nie potrafimy udzielać lekcji biblijnej. I still need to learn myself. Ja sam się tego uczę. But you know, you have the DVD. That teaches you pretty well. Watch it. Ale macie DVD i to właśnie tam jest ta lekcja cała, więc wystarczy so obejrzeć. You don't have to teach. You just keep quiet. Więc nie trzeba uczyć. Można That's pozostać easy. Cichym. To jest bardzo proste. And so she said, oh, I can do that. No ja jej to tłumaczę. Ona mówi, dobra, w porządku. Tyle mogę zrobić. But if I don't change, I'll never talk to you again. Ale mówię ci, że jak się nie zmienię, to więcej już z tobą nie będę rozmawiać. I said, if you don't change, I don't think I want to talk to you either. Mówię, jak ty się nie zmienisz, mówię, to ja też nie jestem przekonany, że ja będę chciał z tobą więcej rozmawiać. So she left. Więc odjechała. She called me like 20 minutes later. 20 minut później zadzwoniła do mnie. I hate you, I hate your God, I hate your church, I'll never come back. Nienawidzę cię, nienawidzę twojego Boga, twojego kościoła, więcej tu moja noga nie postanie. Calm down. Mówię, proszę się uspokoić. Tell me what happened. Co się stało? The door is locked. Drzwi są zamknięte. She says, you have to ring and somebody from inside has to open the door and they are not home.
Mówię, on mówi, ktoś zamknął drzwi, da się otworzyć tylko od wewnątrz i ja po prostu nie wiem. God doesn't consider me worthy to give a Bible study. Bóg nie uważa, że jestem godna, żeby przekazać komuś lekcję biblijną. I said, did you pray that God would open the door? A ja mówię, modliłaś się, żeby Pan mógł otworzyć te drzwi? She said, I didn't think about it. Ona mówi, nie wpadłam na to. Get in the car and pray. Proszę wsiąść do samochodu i się modlić. She went in the car. Wsiada do samochodu. Prayed. And called me 2 minutes later. I 2 minuty później zadzwoniła do mnie po raz kolejny. I didn't even have time to eat an apple. She called me so fast. Ja nawet nie miałam czasu, żeby zjeść jabłko, tak szybko do mnie zadzwoniła. I prayed. The door didn't open. I will not talk to you again. Modliłam się, drzwi się nie otworzyły. Więcej nie pójdę do kościoła. I said, lady, I don't know when you prayed. I didn't even have time to kneel down. Ale jak pani mogła modlić się, skoro ja nawet nie byłem w stanie uklęknąć i zdążyć to zrobić? That's no prayer, lady. To nie jest żadna modlitwa. Do you have children? Pani ma dzieci? Yes, I have 2 girls. Tak, mam 2 dziewczynki. If they had an accident and they were dying, would you pray 2 seconds for them, or you'll struggle the whole night? Gdyby one miały jakiś wypadek, to pani by się modliła 2 sekundy o nie, czy całą noc by pani się and modliła? She was quiet. Cicho było. I said, I want you to pray seriously. Proszę naprawdę szczerze się modlić. And she said to me, how long should I pray? Ona mówi, a jak długo? Until the door opens. A mówi, tak długo, jak się drzwi otworzą. I said, but how long? 10 minutes? Ona mówi, ale ile to ma być? 10 minut? Until the door opens. Mówię, aż drzwi się otworzą. Half an hour? Pół godziny, mówi. Until the door opens. Mówię, dopóki drzwi się otworzą. 1 hour? Jedna godzina. I said, lady, you don't know English. Kobieto, pani nie rozumie po angielsku. Until the door opens. Aż się drzwi otworzą, mówię. Well, I cannot stay the whole day in the car and pray. Ale ja nie mogę siedzieć cały dzień w samochodzie i się modlić. Then go back to drugs. No to proszę wrócić do narkotyku, powiedz. Do you want to change? Chce się pani zmienić, czy nie? Yes. Ona mówi, tak. Then you pray until the door opens. To proszę się modlić, and aż się drzwi otworzą. Proszę siedzieć and you don't w samochodzie. Go home. Nie jechać do domu. And you don't sleep. I nie spać. And tomorrow you don't go to work. I jutro nie wracać do pracy. And you get retired in the car. I aż pani tam ze zmęczenia wysiądzie. And old and die in the car praying. Nawet umrze i zestarzeje się w tym because samochodzie. If you really want to change, you keep praying until the door opens. Bo jeżeli naprawdę pani chce doświadczyć zmiany, to musi pani się modlić, aż te drzwi się otworzą. That's when you really want to change, because you cannot change yourself. Only God can. So you pray until it happens. To robimy to tak, wtedy, kiedy naprawdę chcemy zmiany, bo my sami siebie nie zmienimy, tylko Bóg to może zrobić, więc musimy się modlić tak długo, aż to się wydarzy. She got it. She was very quiet. I ona zrozumiała to i potem już milczała. Because people don't want to pray so long, they are afraid that God is going to answer. Ludzie nie chcą tak długo się modlić, bo się boją, że Bóg odpowie. And I told her, I said, I'm going to make a covenant with you. Ja mówię do niej, słuchaj, zawrzyjmy jakiś pakt, układ. I'll stay in my office. Pray without eating or going home until the door opens. Mówi, ja będę również z tobą się modlił. Nic nie zjem, nie wrócę do domu, dopóki te drzwi się dla ciebie nie otworzą. And for me that's sacrifice, you know? Dla mnie to jest wielkie poświęcenie. But I said I will do that. Ale mówię, zrobię to. Until you call me back and tell me that the door opened. Dopóki nie zadzwonisz do mnie i nie powiesz mi, że te drzwi się otworzyły. So she went back in the car and she prayed. Wróciła do samochodu, zaczęła się modlić. From 2:30. Od 2:30. And she called me back at 5 p.m. Zadzwoniła do mnie o 5 wieczorem. Pastor, you not believe what happened. Pastorze, nie uwierzysz, co się stało. Pastor, you not believe what happened. Pastorze, no nie uwierzysz. Just tell me what happened. Don't give me introductions. Mówi, dobra, nie mów mi takiego długiego wstępu, mów mi, co się I've stało. I've been praying and I'm hungry. I go home. Just tell me what ja się modliłem, bo jestem głodny, chcę wrócić do domu. Said, powiedz mi, co się stało. I prayed and prayed and prayed and the door didn't open. Ona mówi, modliłam się i modliłam, drzwi się nie otwierały. And I got angry and I stopped praying. Wkurzyłam się, przestałam się modlić. And I started to argue, why don't you open the door? Zaczęłam dyskutować z Bogiem, dlaczego tych drzwi nie otworzysz? I said, lady, you just then started to pray. I mówię, właśnie dopiero wtedy zacząłeś się modlić, mówię do niej. Because prayer is not when you say the prayer. Bo modlitwa to nie jest wtedy, że odmawiamy jakieś słowa. Prayer is when you are honest with God. Modlitwa to jest wtedy, kiedy jesteśmy szczerzy z Bogiem. You don't need to be fake and to show God how holy you are. Nie trzeba udawać i udawać, że się jest jakimś świętym. Prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Bo modlitwa jest otwarciem serca dla Boga, tak jak dla przyjaciela. People in the Bible who got an answer, they are talking to God openly. Ludzie, którzy otrzymali odpowiedź od Boga, rozmawiali z Bogiem otwarcie, szczerze. Think about Job, think about Abraham, pomyślcie talking to God openly. O Hiobie, o Abrahamie, bardzo God otwarcie. Is able to handle your emotions. Bóg jest w stanie poradzić sobie z waszymi emocjami. So I said, when you finally open your heart, then you are praying. Więc mówię, kiedy ty w końcu otworzysz swoje serce, to wtedy właśnie dopiero zaczniesz się modlić. I said, oh, I never thought about that. Ona mówi, no wiesz, nigdy na to nie wpadłam. And she said, I was arguing with God. Mówi tak, dyskutowałam z Bogiem. And the door opened.
opened. I nagle drzwi się otworzyły. A guy was taking the garbage to the trash container. I facet szedł wyrzucić swoje śmieci do kosza. So she said, I stopped talking to God. Przestałam gadać z Bogiem. And I run fast to him. I biegnę do niego. I said, can you let me inside? I mówię, czy pan może mnie wpuścić? He says, why? A mówię, dlaczego? Well, I go to apartment number 14. Bo ja właśnie tam próbuję się dostać do, po 14. To give them a Bible study. Bo mam lekcje biblijne do przekazania. Why don't you ring the bell? A dlaczego pani nie zadzwoniła, użyła dzwonka? I did, but they are not home. Mówię, dzwoniłam, ale nikogo nie ma w domu. But I'm gonna get the Bible study under the door. Ja po prostu chcę im wsunąć to pod drzwi. Well, I cannot let you inside if they are not home. A mówię, ale ja nie mogę panią wpuścić, jeżeli nikogo nie ma w domu. But I am upset with you. Ale obserwuję panią. And she says, you don't even know me. Ona mówi, nawet mnie nie znasz. Yes, but I asked for a Bible study and nobody came to give me a Bible study. A on powiedział, że on jest niezadowolony. A ona mówi, że ty mnie nawet nie znasz. Mówi, tak, ale ja właśnie prosiłem kogoś o lekcję biblijną i nikt tutaj nawet nie przyszedł do mnie z nią. I said, oh, no problem, I could give you this study and come tomorrow with another study for them. A mówi, nie ma problemu, ja panu dam właśnie tą lekcję, a ja jutro wrócę do czternastki i dam im kolejną. And he says, okay, come in. A mówi, dobra, to niech pani wejdzie. No, no, I'm not supposed to come in. I give it to you and say bye and go. Nie, 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 ja nie będę wchodzić, ja tylko panu dam i ja sobie już pojadę. He says, come in. Proszę wejść do środka. I need your help. Potrzebuję pani pomocy. I don't know how to study. Ja nie wiem, jak się uczyć. He took her by hand and they went in. Złapał ją za rękę i ją zaprosił do środka. And she was like, pastor, he got me in before I even said no. Pastorze, on mnie tam wciągnął, zanim ja powiedziałam nie. And he said, sit down. Poprosił, żebym usiadła. And I sat down. Usiadłam. And he's a big man. I to taki wielki człowiek. Has a leather jacket. I ma taką skórzaną kurtkę. With a skeleton head on the back. I ma taką czachę tutaj. Long hair with ponytail. Długie włosy zawinięte. He's a motorcycle guy. To taki, wiecie, taki harlejowiec. After I sat down, he left. Kiedy usiadłam, to on wyszedł. I was alone in his apartment. Byłam sama w jego mieszkaniu. I was afraid. I started to pray. Zaczęłam się modlić, więc, bo się bałam. He came back with 11 other guys. I on wrócił z 11 ludźmi. All of them big guys, Schwarzeneggers. Wszyscy tacy, wiecie, napakowani, tacy pakerzy. I was really afraid. Mówi, że się strasznie bałam. And they all sat down. Ale wszyscy grzecznie usiedli. And he looked to them and he said. I on mówi do nich tak. Hey guys, we have been in drugs all our life. Chłopaki, my całe życie bierzemy narkotyki. And we said we need to give up drugs because it's gonna kill us. Powiedzieliśmy sobie, że musimy to porzucić, bo to nas zabije. And I prayed that God would send an angel to help us give up drugs. Ja się modliłem, że Pan mu posłał anioła, żeby nam pomóc porzucić narkotyki. And God answered my prayer and sent an angel. Sit down and listen to her. I Bóg wysłuchał moją modlitwę i właśnie posłał anioła i proszę teraz słuchać jej. And she said, pastor. I ona mówi, pastorze. I started to cry. Ja zaczęłam płakać. And I said, I'm not an angel. Powiedziałam, ja nie jestem aniołem. I've been in drugs for 15 years. Mówię, ja od 15 lat również biorę narkotyki. And I try to change and I cannot change. I starałam się zmienić, ale nie jestem w stanie. And the pastor told me that if I give a Bible study, God will change me. I pastor mi powiedział, że jeżeli dam komuś lekcję biblijną, to Bóg mnie zmieni. If I don't focus on me and rather focus on God and serve, jeśli he will do the change that I cannot. Nie będę się skupiać na samej sobie, a raczej na Bogu i służyć innym, to so on zmieni mnie. I guess you have to give a Bible study if you want to change. Więc ona mówi do nich, chyba wy też będziecie musieli rozdawać lekcje biblijne, żeby się zmienić. And she said, I am not able to teach you. Ona mówi, ja nie jestem w stanie was uczyć. I need to be taught. Ja sama potrzebuję uczyć się. And she said, pastor. I mówi, pastorze. I had to be really humble to tell them that I am a drug addict too. Wiecie, to naprawdę wymagało do mnie pokory, żeby również im się przyznać do tego, że biorę narkotyki. And really humble to tell them that I have no clue how to give a Bible study. I wymagało to pokory ode mnie, żeby im powiedzieć, że ja nie wiem, jak poprowadzić lekcję biblijną. I cannot change them. I need change myself. Powiedziałam, że nie jestem w stanie im pomóc się zmienić, bo sama nie potrafię tego zrobić dla siebie. See, people accept humbleness. They don't accept pride. I wiecie, ludzie przyjmują pokorę. Oni nie przyjmują dumy. And she said, I told them, sit down. And let's watch the DVD together. Ja wtedy powiedziałam im, że to oglądajmy razem sobie ta DVD. And they watched the DVD. Oglądali. And all those 12 guys started to cry. Cała ta dwunastka tych mężczyzn dorosłych, wielkich, zaczęła płakać. Big guys, everybody was crying. I ona mówi, to byli tacy, wiecie, pakerzy, mocni. And she said, pastor, at the end of the presentation. I ona mówi, kiedy na koniec tego wykładu. We could sense the Holy Spirit in the room working in our hearts. Czuć było działanie Ducha Świętego w naszych sercach. And you know what is crazy, pastor? I pastorze, wiesz, co jest takie totalnie dziwne? I came to church at 11 o'clock and right now it's 5 o'clock. Przyszłam do kościoła o 11, a teraz jest 5 wieczorem. And I am not shaking and I don't feel the need to take drugs. I nie trzęsę się i nie czuję potrzeby narkotyków. I told her, I told you! Mówię. As long as
as you keep your eyes on Christ, He keeps His eyes on you. To właśnie tak jest, że tak długo jak będziesz patrzeć na Chrystusa, On będzie patrzył na ciebie. The danger is when you take your eyes off Christ. Niebezpieczeństwo jest wtedy, kiedy przestajemy patrzeć na Chrystusa. She never missed church since. She never missed church since. I od tamtej pory już nigdy nie ominęła żadnego nabożeństwa. She keeps serving, keeps giving Bible studies, keeps bringing people to church. Cały czas służy Bogu, cały czas rozdaje lekcje biblijne i zaprasza innych do kościoła. I had her share the story with the whole church. Miałem też taką sytuację, że prosiłem, żeby podzieliła się swoim doświadczeniem z całym zborem. She said, I'm not gonna speak before the church. Ja nigdy nie powiem tego przed zborem. I said, lady, that's my job. I am the pastor. Mówię, proszę panią, ja jestem pastorem, to jest moje zadanie. I do the speaking, I ask questions. Ja będę ci zadawał pytania. And you do this or that. A ty powiesz tak albo nie. Oh, I can do that. A to mogę zrobić. When I told the story. Kiedy opowiedziałem tą historię. Then I said, who else wants to change? So who else wants to give Bible studies? Zapytałem, kto jeszcze chce się zmienić, więc everybody, kto jeszcze chce rozdawać lekcje? Wszyscy nagle ręce w góry, ja. I didn't even have enough Bible studies to give everybody. Nawet nie miałem tyle lekcji, żeby wszystkim rozdać. The church started to work. Kościół zaczął pracować. Story is long, we need to finish. Historia jest bardzo długa, ale musimy kończyć. Probably we'll get time to tell you how the church exploded, how the church changed, how we got radio and television and everything. Później będę chciał wam opowiedzieć, w jaki sposób Kościół się rozrastał, w jaki sposób się zmienił, jak zaczęliśmy prowadzić radio, telewizję. Miracle after miracle. Cuda po cudzie się działy. In our church, literally, there is zero conflict. W naszym Kościele naprawdę nie ma żadnego konfliktu, żadnego. When you see people on the hallway, people pray together, pray for one another. Kiedy widzicie ludzi tam w korytarzu, oni się modlą jedni za drugich. People who come to church. Ludzie, którzy przychodzą do kościoła. And in that rich city, we have an average of 50 visitors every Sabbath. I w tamtym bogatym mieście mamy około 50 odwiedzających nas co sabat. People tell us. Ludzie nam mówią. We are searching for Christ. Szukaliśmy Chrystusa. And every church we checked. I w każdym kościele sprawdzaliśmy. There is a lot of politics. Tam jest wiele różnych spraw. When we come here, we feel the Holy Spirit, we feel God's presence here. Ale kiedy przychodzimy tutaj, to czujemy Bożą obecność, czujemy działanie Ducha Świętego. We see friendship, love, unity. Widać naprawdę miłość, taką jedność wśród was. The church is alive, it's active. Kościół żyje, działa. And they say, we cannot miss it, we cannot help. We just cannot stay home, we have to be here. I oni mówią, słuchajcie, my po prostu nie możemy nie przyjechać, po prostu od razu chcemy przyjeżdżać do was. There are church members that left the church 10-15 years ago. Byli tacy ludzie, którzy opuścili kościół 10-15 lat temu. They all came back. No i wrócili, wszyscy wrócili. The church is exploding. We have no more room. We started two services because we have no room. Kościół po prostu tak eksplodował ludźmi, że nie byliśmy w stanie ich pomieścić wszystkich. I will tell you more late, probably later tonight. Ale więcej wam powiem wieczorem. But right now, the church that told me we don't believe in evangelism. I widzicie, jak Kościół zaczął mi mówić na początku, że oni nie wierzą w ewangelizację. Right now they do so much evangelism that they got me tired. To teraz tyle robią rzeczy, że ja po prostu jestem zmęczona tego wszystkiego, co się dzieje. When I told them that I will move. Kiedy im powiedziałem, że się niedługo przeprowadzam. After 7 years. Po 7 latach. They surrounded me and they said, we just don't want you to move. Podeszli do mnie i powiedzieli, my nie chcemy, żebyś ty wyjeżdżał. I said, folks, stop looking to people. Put your eyes on Christ. Mówię, nie patrzcie na ludzi, tylko mówię, patrzcie na Jezusa. I cannot change myself. How could I change you? Bo ja nie byłem w stanie samego siebie zmienić, to jak there mogłem was zmienić? There is nothing that I have done here. It's only the Holy Spirit that nic dla was, mówię, nie zrobiłem, to naprawdę Duch Święty wszystko zrobił. And I said, you are a good group. You are working people. Jesteście naprawdę wspaniałymi ludźmi, pracującymi so dla Boga. I feel bad to go. It's just that God is calling. Smutno mi i was opuszcza. Ale Bóg mi powołuje. So they had a meeting with the conference to look for a new pastor. Mieli spotkanie w diecezji, żeby szukać nowego pastora. And the conference asked them, what do you want to see in the new pastor? I diecezja zapytała ich, co chcecie, jakiego chcecie mieć pastora? And they said, we will not accept the pastor unless he believes in evangelism. Nie przyjmiemy żadnego pastora, chyba że on wierzy w ewangelizację. And the conference, 7 years ago you said that you don't believe in evangelism. What happened to you? 7 lat temu mówiliście, że nie wierzycie w ewangelizację. Co się z wami stało? And they said, oni mówią, our church is not the same church. We have been changed. Nasz kościół nie jest już tym samym kościołem. Jesteśmy zupełnie inni. And the conference asked them, when did you change? I zapytali, ale kiedy ta zmiana nastąpiła? And how did it happen? I jak to się stało? And they said, we don't know when and we don't know how. We just know that we are different. Oni powiedzieli, my nie wiemy kiedy i nie wiemy jak. Po prostu wiemy, że jesteśmy inni. Do you understand? Rozumiecie? God can do what you don't even understand. Bóg jest w stanie zrobić to, czego wy nawet nie rozumiecie. You keep praying. Dalej się módlcie. And focusing on God. Skupcie się na swoim Bogu. And God does the work.
I Bóg wykona tą pracę. Well, let's finish on it and we talk later, okay? Dobrze, musimy już kończyć, dokończymy później. By the way, anybody 2 minutes. Anybody has any questions related to what I said? Czy ktoś ma jakieś pytanie odnośnie tego, co teraz powiedziałem? No, good. Nie ma żadnych pytań, to dobrze. You know, when people don't have questions, gdy ludzie nie mają pytań, it means either they understood everything, to znaczy, że albo zrozumieli wszystko, or they got nothing. Albo nic. That's good. Ale myślę, że to dobrze. Jest pytanie? As I said before, tak jak mówiłem wcześniej, I don't pray a formula prayer like people usually pray the same prayers. Ja nie modlę się formułami, tak jak ludzie zazwyczaj modlą się tymi samymi słowami. But I take name by name from the books of the church. Ale modlę się za każdego, który jest w księdze zborowej. And it takes sacrifice. I to potrzeba naprawdę poświęcenia. Because I spend time over each name. Bo spędzam czas nad każdym człowiekiem, nad każdym imieniem. And in the beginning you don't feel like praying a lot of time over each name. I na początku nie macie takiej chęci nawet modlić się za każdego tak szczegółowo. But after you do it 2-3 times. Ale gdy to już raz zrobicie, za 2-3 razy. Start caring for those people. You want to see answers to your prayers. Kiedy czujecie troskę o tych ludzi, to chcecie widzieć też odpowiedzi na swoje modlitwy za nich. So when you start praying for each name. Więc kiedy modlicie się o każdego. And you have 100 people to pray. A macie ze 100 osób, o których chcecie się modlić. Children. A oni mają dzieci. And then you pray for the departments of the church. Potem modlicie się o wszystkie działy, które są w and kościele. Then you pray for the city. O miasto. And then you pray for the Holy Spirit. O Ducha Świętego. And then you pray for God's plan. O Boży plan. Believe me, it takes time. Wierz mi, to naprawdę zajmuje dużo czasu. Moreover, I don't do only prayer. Co więcej, but I also study the word and pray and study and pray. Ja nie tylko się modlę, ale because też studiuję Słowo Boże i tak na przemian. But I don't study a lot. I study a little and pray again. Długo nie czytam, tylko troszeczkę, a because potem znów się modlę. Many times through the study God answers to my very words from prayer. Bo bardzo często, kiedy właśnie studiuję w trakcie modlitwy, to Bóg mi odpowiada przez te słowa, okay, na tą moją modlitwę. One more question and that's it. Jeszcze jedno pytanie i koniec. No? Yes, there, in the back. Can you demonstrate how the prayer looks like? Not just tell us, but demonstrate it. Do you want me to pray here for the whole church? Chcecie, żeby się modliłem za całą kościół? Do you want to spend the whole night here? Chcecie spędzić całą noc tutaj? Take the prayer seminar and listen to the whole thing. Odsłuchajcie sobie moje wykłady na temat modlitwy. Tam w szczegółach mówię, jak to zrobić. Well, the Bible says. Ale Biblia nam mówi, that the Holy Spirit has to intercede for us because we don't even know how to pray. Że Duch Święty musi wstawiać się za nami, bo my nie wiemy, jak się modlić. So I'm going to say this. Więc mówię tak. Pray for what you pray before you pray for what you pray. Módlcie się o to, o co macie się modlić, zanim zaczniecie się modlić. Ask God. Proście Boga, to inspire you, żeby what was to pray for. Zainspirował, o co macie się modlić. Make yourself available to God. Bądźcie tam dla Boga, obecni i otwarci. You'll not hear an answer right away. I nie usłyszycie od razu odpowiedzi na modlitwę. But the more you do it, ale im bardziej będziecie to robić, the more you distinguish God's voice. Tym bardziej będziecie w stanie rozpoznać Boży głos. And people who pray a little, they never know what to pray for. A ludzie, którzy mało się modlą, nie wiedzą nigdy, o co się modlić. But people who don't give up and keep asking, ale ludzie, którzy się nie poddają i ciągle proszą, they start receiving answers. Zaczynają słyszeć odpowiedzi na tę modlitwę. So it's not so important how you pray. Więc nie jest to tak istotne, w jaki sposób się modlisz, but that you don't give up and keep praying. Ale że się nie poddajesz. Because you never learn swimming by talking about swimming. Bo nie da się nauczyć pływania mówiąc o pływaniu. You learn swimming when you jump in the water. Trzeba wskoczyć do wody i wtedy uczymy się. So pray, więc and the more you pray, the more you learn praying. I więcej właśnie będziecie się modlić, tym więcej się nauczycie na ten temat. People tell me, I don't know God's voice. Ludzie mi mówią, że nie słyszą Bożego głosu. I say, well, keep talking to him and then you learn his voice. A ja mówię, słuchaj, cały czas rozmawiaj z nim i wtedy nauczysz się rozpoznawać jego głos. You understand? Rozumiesz? Okay, no more questions. Dobrze, na tym zakończymy. Let's have a prayer together. Teraz pomodlimy się. Father, so many times we see the needs around us.
Ojcze, tak często widzimy wielkie potrzeby dookoła nas. And we struggle with our own needs in our hearts, in our families. Sami zmagamy się z tymi, które są w naszym sercu i w naszych rodzinach. Help us understand that we cannot change ourselves or others. Pomóż nam zrozumieć, że nie jesteśmy w stanie zmienić ani samych siebie, ani innych. Help us understand that regardless how hard we try, there will never be results. Pomóż nam zrozumieć, że bez względu na to, jak bardzo będziemy się starać, to nie będą tego żadne rezultaty. Because results happen only in your power when the Holy Spirit comes. Dlatego, że te efekty mają miejsce dopiero wtedy, kiedy Twój Duch Święty przychodzi. Help us become people of prayer. Pomóż nam zostać ludźmi modlitwy. Help the church become a house of prayer. Pomóż, Panie, żeby Kościół stał się domem modlitwy. Help us experience the upper room when they prayed. Daj nam, Panie, doświadczyć tego, co wtedy uczniowie w górnej komnacie. Help us understand that power comes only from you. Pomóż nam zrozumieć, że moc pochodzi tylko i wyłącznie od Ciebie. That only you can give a new heart. Że tylko Ty możesz dać nam nowe serce. Help us pray until we know you and we trust you. I pomóż nam modlić się, dopóki nie poznamy Ciebie i nie zaufamy Ci. I pray this for all of us here and for these people and every church represented here and every family represented here. Modlę się za nami wszystkimi, którzy jesteśmy tutaj, a również za każdy kościół, który tutaj jest reprezentowany i za każdą rodzinę, która przyjechała z daleka. I pray that this will bring results, Father. Modlę się, aby, Panie, to przyniosło efekty. In Jesus' precious name. W drogim imieniu Jezusa. Amen. Amen. God bless you. Niech Bóg wam błogosławi.